Jak nazywa się meksykańska przekąska jedzona z samego rana? Nachosy. Witam Was serdecznie, ja nazywam się Maciek Wieczorek, a to nowy odcinek Biznesu 2.0, czyli tego programu, w którym zastanawiamy się, jak zarabiać więcej, wydawać mądrzej i po prostu lepiej żyć. I dzisiaj dotkniemy wszystkich tych trzech tematów, zastanawiając się, jakie są obrzydliwe zachowania finansowe, które wcale nie są rzadkie, które wręcz w społeczeństwie są częste, zdarzają się regularnie i prawdopodobnie jesteś winny lub winna niektórych z nich, ja również niestety. I będziemy o nich rozmawiać tak trochę filozoficznie, a trochę praktycznie, żeby zmienić coś w swoim życiu. No a teraz jedziemy z tematem. No dobra, dlaczego, po co gadać o obrzydliwych zachowaniach finansowych? Maćku, czy to nie jest takie narzekanie na to, co ci się w społeczeństwie nie podoba? Trochę tak, ale chciałbym, żeby to było kreatywne, produktywne, na zasadzie, że ja dziś trochę ponarzekam na to, co mi się nie podoba w zachowaniach ludzkich, ale po to, żeby każdy skupił się na sobie. Czyli tak samo jak ja dokonuję regularnie tak zwanej introspekcji, wchodzę w swoją własną duszę i zastanawiam się, Maćku, czy ty robisz już wszystko dobrze, co można zrobić jeszcze lepiej i zawsze coś znajduję, no to tak samo większość z was pewnie też chce coś takiego, czy robi coś takiego w miarę regularnie, zastanawia się nad swoim życiem, co tu zmienić, co poprawić. No i czasem jest tak, że ktoś z zewnątrz musi przyjść i pokazać, że my często jesteśmy w takiej rutynie życia, że coś, co dla nas jest totalnie oczywiste, dla kogoś jest zupełnie nieoczywiste i odwrotnie, dlatego też właśnie jest wymiana informacji, tak? To, że ludzie ze sobą gadają, że są kanały na YouTubie i tak dalej. Nie dlatego, że ci ludzie, na przykład jakiś tam wieczorek z YouTuba, to on jest jakiś wybitnie mądry, tylko dlatego, że on myśli wybitnie inaczej niż ty. I w tym jest ta wartość, tak? Że można sobie posłuchać kogoś, kto ma inny mózg, i stwierdzić, dobra, 80% tych rzeczy to się kupy nie trzyma, ale te 20% faktycznie, kurczę, jakby tak podejść, taki twist zrobić w życiu, to życie będzie lepsze. I właśnie o to chodzi. No i bardzo ważny disclaimer. To te wszystkie rzeczy mówię tutaj tylko dla ciebie, żebyś ty mógł się zmienić, tak? Czyli nie po to, żeby cię jakoś tam oskarżać, czyli ważne. To nie jest odcinek dla budowania poczucia winy, że ja powiem, że jakieś zachowanie finansowe jest wręcz ohydne, obrzydliwe, straszne, po to, żeby ci dowalić, że o kurczę, no, teraz to on mnie ma za jakiegoś tutaj takiego owakiego. Motyla noga. Nic z tych rzeczy. Nie ma być efektem tego poczucia winy, że ojej, ojej, tylko kreatywna postawa na zasadzie, dobra, faktycznie, no może ma rację. Może ma rację, że takie zachowanie nie ma sensu, że robiłem nie tak jak trzeba i warto to zmienić. Czyli budujemy tu kreatywność, a nie poczucie winy. Od ciebie zależy twoja reakcja na to, więc zachęcam, żeby ona właśnie była taka, kreatywna. To jest jedna rzecz, czyli nie dowalamy sobie. Ale druga rzecz ważna, nie dowalamy innym. Mega ważne, tak? Jeżeli któreś z tych obrzydliwych zachowań dotyczy kogoś tobie bliskiego, kogoś z twojej rodziny, jakiegoś przyjaciela i tak dalej, to nie chodzi teraz o to, żeby z tym odcinkiem pędzić do nich i powiedzieć, a Wieczorek powiedział, że to zachowanie finansowe jest ohydne, czyli ty robisz ohydnie, ale jesteś głupi, ale jesteś głupia. Dodaję taki disclaimer, między innymi dlatego, że ostatnio dowiedziałem się, że w jednej firmie, nie będę tutaj żadnych tutaj takich nakierowań dawać, ale dowiedziałem się od pracownika jednej z firm, że ich szef wykorzystuje moje odcinki, żeby stosować mobbing. Czyli, że tam chodzi i mówi, że to trzeba zapierniczać, że w biznesie to się robi na grubo i tak dalej, więc macie nadgodziny, a nie będę wam płacić, bo trzeba się poświęcać i tak dalej. I szafuje moim nazwiskiem, robiąc ludziom krzywdę, więc dodam, że brzydzę się tego, jest to ohydne, a mobbing oznacza, że nie umiesz ogarniać. To trzeba powiedzieć wprost, tak? Jeżeli trzeba ludzi zmuszać do tego, żeby oni robili dobrze, to znaczy, że nie masz innego pomysłu. Czyli trzeba się zastanowić, jak znaleźć ten inny pomysł, jak robić lepiej. Tak? Więc pamiętajmy, dzisiejszy odcinek nie jest po to ani żeby tobie dowalić, ani żebyś ty z tymi argumentami dzisiejszymi dowalał innym. Co najwyżej możesz im pomóc, tak? Jak masz przyjaciela, który robi coś nie tak, no to twoim psim obowiązkiem jako przyjaciela jest mu powiedzieć, co uważasz i tak dalej, no bo od tego mamy przyjaciół. Ale
jak już masz ciocię, która robi coś nie tak, no to, to nie wieszcze sukcesu tutaj w bierzeniu do niej radośnie z dobrą nowiną. Raczej można sobie pogorszyć sytuację finansową. Więc zostaw ogólnie co do zasady innych ludzi w ich świecie i z ich życiem, a skupmy się na sobie. Niektóre z tych zachowań są tak obrzydliwe, że nawet ja ich nie robiłem. To już świadczy mega, nie? Że to nawet wieczorek nie zrobił tak obrzydliwych rzeczy. Dobra, jedziemy. Pierwsze obrzydliwe zachowanie finansowe. Pożyczanie kasy na przykład od mamy, od bliskiej osoby na inwestycje kapitałowe. Tak? Czyli ja znam takie case'y, że gość mówi, postanowiłem otworzyć biznes. Rodzice dali mi pieniądze albo pożyczyli na ten pierwszy biznes. No i to wyszło, albo nie wyszło, zazwyczaj nie wyszło i tak dalej, bo statystyka i tak dalej, wiadomo. No ale rodzice brali to na klatę, że to może nie wyjść. No i już, więc zostawmy biznes, bo to jest temat złożony. Znaczy i tak uważam, że warto by było znaleźć sposoby na finansowanie biznesu inne niż rodzina, bo to zawsze jest ryzyko. Ale jak wychodzimy z biznesu, wchodzimy w świat inwestycji, to pożyczanie pieniędzy od bliskich osób, zresztą od dalekich też, ale od bliskich jest to szczególnie ohydne. Czyli mamo, bo Bitcoin staniał. Pożycz 50 tysięcy, bo ja wiem, że ty oszczędzasz na czarną godzinę i tak dalej. To pożycz. Ohydne to jest. Wiesz dlaczego? Dlatego, że inwestycje kapitałowe co do zasady nie mogą odbywać się za pożyczone pieniądze. Nawet za pożyczone od banku, czyli od kogoś zimnego i tak dalej. Nie mogą. Wiesz dlaczego? Ponieważ inwestycje kapitałowe nie są kontrolowane przez ciebie. Czyli ja dzisiaj, choćbym chciał zrobić, żeby Bitcoin jutro kosztował 1000 dolarów, ja już się cieszę, że on kosztuje niecałe 20 tysięcy, bardzo się cieszę, natomiast chciałbym, żeby kosztował 1000, to by tak i przez rok, żeby tyle kosztował. Ha! Wspaniale by to było, ale nie mam na to wpływu. I tak samo później chciałbym, żeby po tym okresie zaczął kosztować 1000000 dolarów, co się prawdopodobnie nie wydarzy, ale spodziewam się, że inne fajne rzeczy się wydarzą. 100 tysięcy może, zobaczymy. No w każdym razie chciałbym mieć na to wpływ, ale nie mam. Obojętnie co będę robić, tańczyć, skakać na jednej nodze, wszystko co zrobię nie będzie miało na to wpływu. Nie pomogę. Dlatego też, skoro nie mam na to wpływu, czyli to nie jest jak biznes, tak? W biznesie to ja mogę zdecydować, czy ja na przykład napiszę nową książkę. Na razie nie ma, ale jest 48-godzinna doba. Fantastyczna książka, ekspert.com.pl. Wpadaj i poznaj 107 technik zarządzania sobą w czasie. No więc ja mogę zdecydować, czy napiszę nową książkę, jaki zrobię marketing, o czym nagram odcinek na przykład i tak dalej, co zrobię w Instytucie Lingwistyki, kogo tam zatrudnimy, jakie kursy przygotujemy. Możemy sobie zbadać, że jest zapotrzebowanie na chiński i zacząć tworzyć kurs chińskiego. Zobacz, oczywiście, potem rynek to zweryfikuje, trzeba będzie dostosować ceny. Jasne, zawsze jest taki taniec z rzeczywistością, ale przynajmniej mogę tańczyć. A w świecie inwestycji to ten taniec jest mocno ograniczony. Kupisz sobie nieruchomość, a potem na przykład, pamiętam parę lat temu ludzie kupowali nieruchomości w Kijowie, bo było tanio. Po tej pomarańczowej rewolucji i tak dalej, no to kupowali za 1/3 ceny. No i dobry biznes, no do niedawna może by stwierdzili, że dobry, teraz już trochę gorzej. Czas pokaże oczywiście, natomiast chodzi o to, że właśnie w inwestycjach zwłaszcza niewiele zależy od nas. Kupujesz akcje spółek, no i co zrobisz? Co zrobisz? Płyniesz na akcje Tesli, na akcje Apple, na to, co te firmy zrobią w życiu i tak dalej. No nie wpłyniesz na to. Nie masz żadnego wpływu. Więc wiedząc, że jest szansa na zarobek i jest szansa na stratę, jak w ogóle można pomyśleć, żeby w tak niepewny deal wejść pieniędzmi mamy? Które te pieniądze ci, jeżeli ci je chce pożyczyć, to prawdopodobnie po pierwsze dlatego, że cię kocha, a po drugie, że nie ma wiedzy. Bo gdyby ona wiedziała, jak działają inwestycje kapitałowe, to w życiu by na to nikomu nie pożyczyła pieniędzy. Rozumiesz to? Nikomu. Synowi, córce zwłaszcza, ale nikomu. Ponieważ to jest droga do zagłady. Zatem nie robimy tak. Nie pożycza się pieniędzy co do zasady, ani od banków, ani znikąd na inwestycje kapitałowe. Natomiast od banku, od rodziny to już tym bardziej się nie pożycza, ponieważ to prowadzi do kłótni, do problemów rodzinnych, stracisz te pieniądze. Wiesz, ile ja takich case'ów znam? Na pęczki. Natomiast nie spotkałem chyba ani jednego, może ktoś napisze w komentarzu, bo teoretycznie, statystycznie powinien być jakiś wyjątek, że się ufarciło komuś i zarobił. Natomiast znam mnóstwo przypadków, że ludzie mówili, pożyczyłem od mamy, pożyczyłem od taty, od brata, siostry, wszedłem to w Bitcoina, to w to, to w tamto. Wiesz jaki jest jeszcze element?
że jak inwestujesz pieniądze, które możesz stracić, czyli masz nadwyżkę finansową, bo na tym polega inwestowanie, na wrzucanie w coś pieniędzy, które są nadwyżką, czyli masz już wszystko, tak? Masz zdrowie, masz biznes działający, czy pracę fajną i tak dalej, masz na rachunki, na czesne dla szkoły, za szkołę twoich dzieci i tak dalej, masz to wszystko i dalej zostaje. No to co zostaje, wrzucamy w bitcoina, w giełdę, w coś tam, w złoto i to jest wtedy rozsądne. A nie, że no, ja teraz nie wiem, co jutro jeść, ale wrzucimy w bitcoina, zostanę milionerem. Bo wiesz, do czego to prowadzi? Do tego, że zaczyna to być emocjonalne. Bo jeżeli ty możesz stracić, to podejmujesz decyzję na chłodno. To czytasz potem te newsy, że tam bitcoin spadł, bitcoin się kończy. To jest oszustwo, to jest bez sensu. No ja to tak czytam. Każda złotówka, którą wrzuciłem w bitcoina, poszła na straty, w sensie pogodziłem się z tym, że jej nigdy nie zobaczę i dlatego czytam te newsy i mnie to w ogóle nie rusza. Poza tym ja już to tyle razy przeżywałem, ponieważ w Bitcoinie siedzę tyle lat, że piszą se, nie? Piszą se, bo chodzi o to, żeby zbić cenę, po to, żeby wielkie instytucje mogły się obkupić, no i potem znowu będzie, że jednak Bitcoin ma sens, jednak Bitcoin jest wspaniały. To za rok, zobaczymy za rok, półtorej do dwóch. Przechodziłem to już parę razy, więc nic mnie tu nie dziwi. Natomiast gdyby te pieniądze były z pożyczki, gdyby one były od rodziny, gdyby były z banku i trzeba by było je oddawać, raty by były i odsetki, to nagle by była nerwówka. A co jeśli oni mają rację? Co jeśli to naprawdę się już skończyło? To może lepiej ciąć straty, sprzedać połowę taniej niż może za miesiąc sprzedać za 5% wartości i tak dalej. Więc również dlatego nie inwestuje się pożyczonych pieniędzy. Jest to po prostu głupie, bezsensowne, obrzydliwe. Nie rób tak. Dobra, mędrzec internetu przyszedł, poucza. No tak, ale to mam trochę doświadczenia, a co ważne i może nawet ważniejsze, mam też doświadczenie innych ludzi przez to, że pracuję z przedsiębiorcami od lat, więc oni mi ciągle mówią o swoich przypadkach życiowych. I to też można z tego wyciągnąć często dużo więcej niż sam z własnej wiedzy. Dobra, jedziemy dalej. Druga rzecz ohydna to są biznesy albo zachowania, działania finansowe mające tylko zarobić, a nie stworzyć żadnej wartości. Tak? Czyli day trading tak zwany na przykład. Czyli, że zostanę day traderem. Czyli tym, który wchodzi rano, liczy wykresy i tak dalej. Chce kupić o 10.15 taniej i o 10.17 sprzedać drożej. Do tego zastosuje dźwignię i tak dalej. Po to, żeby być wielkim traderem, day traderem. Celowo unikam słowa trader, ponieważ gościem tego programu regularnym jest Trader 21, który nomen omen, czy paradoksalnie, wcale traderem nie jest. Nie jest day traderem, tak? Bo on nie gra na giełdzie, codziennie nie robi analizy takiej i tak dalej, tylko inwestuje długofalowo, czyli tak, jak według wszelkiej nauki o inwestowaniu się powinno inwestować i według statystyki, co najważniejsze, bo ludzie, którzy wchodzą na giełdę na 20 lat, czyli dziś kupują i za 20 lat wychodzą, to w 100% są ludzie, którzy są do przodu. I ze złotem jest podobnie. Jak ktoś wchodzi długofalowo, będzie do przodu, bardzo długofalowo. Jak ktoś wchodzi na 4 lata, albo nie daj Boże na miesiąc, no to bardzo różnie może być. Ogólnie zasada jest taka, według wykresów wszelakich, że im krócej się wchodzi, tym większa szansa, że się wyjdzie z minusem. No i teraz tak. Natomiast jest jeszcze inny problem. Problem obrzydliwości tego. Bo ja pytam, co produkuje day trader? Czy ktoś, kto gra na giełdzie, taki wiesz, wilk z Wall Street, albo wilk z GPW, co on produkuje? Jaką generuje wartość dla ludzi, dla świata? Jeżeli to jest jego główne zajęcie. Bo oczywiście po godzinach można zapytać tak, dobra Maćku, a co produkuje ktoś, kto se kupił złoto? Wydał pieniądze na złoto i tak dalej. Jasne, oczywiście po to, żeby sprzedać je drożej, tak? W sytuacji, gdyby coś było nie tak. Oczywiście, tu też nie ma żadnej produkcji, to samo jest z Bitcoinem, jak najbardziej. Natomiast co innego ma zabezpieczanie się, tak? Czyli inwestowanie jakiejś części swojego majątku na zapas, a co innego zrobienie z czegoś swojego głównego źródła dochodu, tak? Czyli dobra, pracujesz ciężko, tak? Pracujesz, wyrabiasz coś, albo nie wiem, jesteś kierowcą Ubera, albo masz fabrykę pamiątek i tak dalej, czyli coś robisz, świadczysz usługi innym ludziom, robisz coś korzystnego dla społeczeństwa, bo na tym polega ogólnie praca i robienie biznesu również, na robieniu czegoś pożytecznego. I masz nadwyżkę finansową, więc się zabezpieczasz albo zabezpieczasz swoje dzieci, kupując złoto, kupując akcje i tak dalej, czyli coś, chociaż akcje akurat produkują wartość, tak? Bo jeżeli kupisz akcje jakiejś firmy, która dopiero je wyemitowała, no to ta firma za to może lepiej działać, więc to jest realne wtedy. Natomiast jak kupujesz akcje z drugiego biegu, czyli od kogoś po to, żeby je sprzedać za rok drożej, to już nie. Natomiast zostawmy to, ponieważ w jakimś procencie to jest element życia i inwestowania, jasne. Natomiast, jeżeli treścią twojego życia
jest robienie hajsu z niczego, to to jest obrzydliwe. Naprawdę, to jest ohydne. Ludzie się podniecają takimi filmami i książkami jak Wilk z Wall Street. I tam jest historia gościa, który w sumie ogólnie robił tylko hajs z niczego i się podniecają. Czym tu się podnieca? Owszem, jeśli chodzi o film, można się podniecać warsztatem aktorskim Leonarda DiCaprio, bo to jest niesamowite. To jest świetne, tak? Sam film jest zrobiony bardzo dobrze i tak dalej. Natomiast ta historia jest obrzydliwa. To jest ohydne, że gość robi kasę nic nie dając ludziom. I co to za bogactwo jest? Takie puste bogactwo? Jasne. Dobra, miał jacht, miał samolot i tak dalej. Fajnie, dobra. Ja nikomu nie bronię jachtu i samolotu, jak najbardziej. Niech ma ten, kto dostarcza wartość innym ludziom, a nie to, kto nie generuje żadnej wartości. Więc brzydzę się day tradingiem, jak ludzie tam się podniecają, że o, ten to jest mistrzem analizy technicznej, a ten jest mistrzem jakiegoś innego przewidywania, a ten to na giełdzie zrobił takie zagranie, że zarobił na tym. Ty, co mnie to obchodzi? Nie obchodzi, jaki produkt albo usługę ktoś wymyślił, że życie innych stało się lepsze. To jest konkret. To jest coś, że ktoś produkuje. Ktoś produkuje samochody, tak? I te samochody powodują, że ludzie nimi jeżdżą. Te samochody są bezpieczniejsze niż poprzednie modele. Te samochody są ładne, są fajne. Ktoś inny robi, jak Instytut Lingwistyki, na przykład kursy językowe. Ludzie kupują te kursy, uczą się języków, mają później lepsze życie. To jest normalne działanie biznesu. Albo nawet w pracy, przecież na etacie jest dokładnie ta sama historia, tak? Ktoś na przykład sprząta. Ktoś sprząta i tak na drabince społeczne, jakby to porównać, to społeczeństwo powie, o, ten day trader, który tak robi te mądre zagrywki, to on jest taki mądry, on jest takim mózgiem, on zarabia kupę kasy. No a tu pani czy pan sprzątający, statystycznie pewnie częściej pani, no to powinęła się noga, hehe. Bzdura! Przecież pożytek dla społeczeństwa tej osoby sprzątającej jest znacznie wyższy. To my mamy społeczeństwo patologiczne, w tym zakresie przynajmniej, które nie umie tego ocenić. Nie widzi tego, tak? Że ten day trader robi hajs z niczego i to nie jest powód do dumy, to jest powód do wstydu. Co dałeś innym ludziom? No nic, za to zarobiłem milion. Pff, obrzydliwe. A pani sprzątająca co dała innym ludziom? Czysty dom, czyste mieszkanie, czyste biuro. Każdy chce na świecie z 8 miliardów ludzi mieć czysto. Czyli jest to realna potrzeba i to jest fantastyczne. Owszem, społeczeństwo bywa niesprawiedliwe. No i co ja na to poradzę? Że tak jest, że ta pani sprzątająca za to dostanie znacznie mniej niż ten day trader. Oczywiście to by się można kłócić, bo statystyki pokazują jednak, że 100% pań sprzątających dostaje taką kasę, jaką chciała, a day traderów no to bardzo malutki odsetek, czy wręcz promil w ogóle jest do przodu po latach. Także oliwa jednak sprawiedliwa z czasem, natomiast różnie to w życiu bywa. Natomiast chodzi mi o to, żeby myśleć wartością. Co ty dasz ludziom? Co im zaproponujesz? Czemu ich życie będzie lepsze? Wymyślić jakiś produkt, usługę albo pracę na etacie, gdzie zmieniasz świat na lepsze. Oczywiście nie zmieniamy całego świata, tylko mały wycinek, to jest jasne, ale żeby było lepiej. Żeby coś fajnego dla kogoś dostarczyć. Coś, czego on potrzebuje albo czego chce, co mu się podoba. Coś po prostu fajnego. A jeżeli ty otwierasz rzekomą plantację bambusa w Meksyku, czyli jakiś dziwny biznes, który nie wiadomo o co tu chodzi i tak dalej, to jest wstrętne. To jest najzwyczajniej wstrętne. To już znacznie lepiej jest prowadzić szkolenia z inwestowania, ponieważ to jest wartościowe. Tak? Są ludzie, którzy nie umieją inwestować, ktoś ich szkoli i ja wiem, że jest debata od lat w świecie finansowym, czy się powinno szkolić ludzi z tematów finansowych. Odpowiedź jest jednoznaczna. Oczywiście, że tak. Co to w ogóle jest? Każdy temat, który jest ważny, powinien być przedmiotem szkoleń, szkół, edukacji, studiów, czegokolwiek, nauki. Ponieważ wszystkie ważne rzeczy trzeba robić z głową, dobrze, profesjonalnie. Tak trzeba. To jest, no, dlatego ja nigdy nie rozumiałem tej rozmowy, że się ludzie tam kłócą w internetach, czy trzeba szkolić z inwestowania, z pieniędzy. Oczywiście, że tak. Ze wszystkiego, co jest ważne, trzeba szkolić. I dobrze, że są szkoleniowcy. To, że niektórzy są lewi, słabi, niekompetentni i tak dalej, to jest inna rzecz. To tak samo jak, wiesz, trzeba prowadzić studia albo trzeba mieć szkoły w społeczeństwie, a to, że większość z nich albo połowa jest do bani, no to wiesz, to znaczy, że trzeba coś zmienić, żeby były lepsze. Natomiast muszą być. No i dobra. Czyli chodzi o to, że uważam, że obrzydliwe jest myślenie w kategoriach tylko jak zarobić, zamiast jak stworzyć wartość. Oczywiście po to się otwiera firmę, żeby zarobić, tak? To jest główny powód, ale nie powinien być jedyny. On jest, dobrze, że on tam jest. W
wszyscy jesteśmy chciwi i czego rżnąć głupa mamy, że nie, skoro tak. Oczywiście, że tak jest. Bardzo dobrze. Wyśniłeś sobie samoloty, jachty. Bardzo dobrze. Życzę Ci ich, byleś się ich dorobił lub dorobiła na dawaniu wartości innym ludziom. Jeżeli Rafał Brzoska, który zmienia moje życie na lepsze w postaci tego, że istnieje paczkomat, jeżeli on ma samolot i 3 jachty, nie wiem, nie jestem wścibski, więc nie wiem, ale jeżeli ma, bardzo dobrze, bije brawo, fantastycznie, Rafał, lataj se, pływaj, rób se, co tam chcesz, ponieważ dałeś wartość mi i wielu innym ludziom. Konkret. Natomiast jeżeli day trader, czy ktoś, kto zarabia tylko na zarabianiu, tak jak kiedyś były łańcuszki internetowe, były strony takie, że dodaj swój numer konta na koniec, albo jakieś inne dziwne rzeczy, to jest to straszne, bez sensu. Co to za model na życie? Mam nawet teorię psychologiczną, że taki człowiek, który tak robi, z czasem będzie coraz bardziej wypalony, nieszczęśliwy, bo tą pustkę się da odczuć, tak? Nie ma... Ja na przykład dostaję listy czasem od... Listy, dosłownie, listy od widzów. I tam ktoś pisze ostatnio, pozdrawiam firmę Grabowski, która produkuje karty Grabowskiego do matematyki. Pozdrawiam. Fajny list. Sobie czytaliśmy wczoraj z żoną. No i tam napisał człowiek, że jego tata stworzył właśnie te karty Grabowskiego do nauki matematyki dla dzieci szkolnych. Tata niestety nie żyje, natomiast firma ma się dobrze, syn to przejął i świetnie sobie radzi, między innymi dzięki programowi. I uczucie, które się ma, widząc zadowolonego klienta, jakby nie było, tak? Bo to jest klient, który ogląda odcinki, może kupił książkę, jest zadowolony i pisze taki list. Jaki to wysiłek, żeby napisać list, jeszcze wysłać podarunek i tak dalej, to już komuś musi zależeć, tak? I ja to czytam i sobie myślę, kurde, fajnie, bo czasem sam nie wiem, czy moja robota jest dobra, czy to jest potrzebne, czy to, wiesz, no jak się jest w internecie i się nagrywa, no to nie ma cię tu, więc nie widzę, czy kiwasz głową, czy się śmiejesz, czy dłubiesz w nosie, no nie wiem. Więc czasem przychodzi taki list i sobie czytam, kurde, to jednak fajnie, super. I to jest super, ponieważ wtedy jest to uczucie, że zrobiłeś coś dla innych. Zarabiasz na tym i to nieźle, ale robiąc coś dobrego dla innych. Więc po co ja mam zarabiać dobre pieniądze, nie robiąc czegoś dobrego dla innych? To jest bez sensu. Rozumiesz to? Bez sensu. Także uważam, że ludzie zarabiający w ten sposób pieniądze, nie generując żadnej wartości, po prostu nie umieją ogarnąć inaczej. Nie umiem stworzyć wartości, więc wymyślili sobie, będę geniuszem, złamię, zhakuję jakiś system i tak dalej, zrobię pieniądze z niczego. Bez sensu. Nie. Obrzydliwe to jest. Kolejna obrzydliwa rzecz. Może jeszcze bardziej obrzydliwa nawet, chociaż tu nie będziemy porównywać. Walka o spadek. Ja myślałem, bo każdy żyje w swojej bańce. Ja żyję w takiej bańce, że to jest nie do pomyślenia. Natomiast ostatnio, wychodząc z tej bańki trochę, poznając różnych ludzi w różnych miejscach, okazało się, że w Polsce... I nie mówię to o statystykach, tylko o tym, co zobaczyłem w moim otoczeniu. Że dużo ludzi walczy o spadek. Rozumiesz to? Bo ja nie. W sensie, umiera rodzic bądź rodzice i się zaczyna. I oczywiście, gdyby to był temat serialu komediowego typu Rancho, to ja rozumiem. Jasne, fajnie, wiadomo. Ale to się dzieje naprawdę. I dla mnie to jest tak dalekie od... zrozumienia, bo na przykład te poprzednie, co ja mówiłem, tak, czyli zarabianie bez dawania wartości, sam jestem temu winien, bo jak byłem nastolatkiem, to chodziłem na jakieś strony, żeby klikać reklamy, uczestniczyłem w jakichś łańcuszkach, czyli nie szukałem wartości, a jedynie pieniędzy. Ale mi przeszło, zrozumiałem, że to jest po prostu głupie i nie chcę już tak. Natomiast walka o spadek jest czymś tak absurdalnym, że nawet sobie tego nie umiem pomieścić w głowie, że można tak robić. Rodzic umiera, zostawił 100 koła. No i teraz rodzeństwo zaczyna się bić. Bo to powinno być porówno. A dlaczego rodzic przepisał 80 koła tobie, a 20 tylko mi? To niedobrze, biorę prawnika. Jakie to jest obrzydliwe, jakie to jest ohydne, żeby w ogóle o takich rzeczach myśleć. Se zarób swoje 100 koła, 80, 300. Se zarób, a nie zabieraj zmarłym rodzicom albo żyjącemu rodzeństwu, jeśli tak to postrzegasz, tak? Że teraz rodzeństwo dostanie całość, to jest niesprawiedliwe, to jest złe, to jest straszne. Puknij się w ten głupi łeb! Przepraszam, ja wiem, tak naprawdę to chodzi o to, żeby, jeśli widzisz w sobie takie zachowanie, bo ja tu celowo przekoloryzowuję, celowo przesadzam. Ale to nie chodzi o to, że masz głupi łeb,
Każdy może zbłądzić. Każdy z nas czasem błądzi i wiadomo, że łatwo się osądza innych ludzi. To jest najprostsza rzecz, jaką można w życiu zrobić. Natomiast ja wiem, różni ludzie błądzą w różne strony, więc ja błądzę w inne, a ktoś może zabłądził w tę stronę. Jeśli zabłądziłeś w tę stronę, nigdy nie jest za późno, żeby się z tego wycofać po prostu i zacząć myśleć, kurczę, że naprawdę znam przypadki prawdziwe tu w Polsce, w okolicy, że 2 lata ludzie się ciągają po sądach walcząc o spadek. Matko Boska, to warto, własność twoich rodziców jest własnością twoich rodziców, a nie twoją. To nie twoje pieniądze. Jasne, prawo mówi, że częściowo twoje i tak dalej, ale nie. Moralnie rzecz biorąc, to nie są twoje pieniądze. Twoje to są te, które se zarobisz, a nie te, które se dostaniesz. Dostawanie pieniędzy to w ogóle jest jakaś ohydność. Co to w ogóle jest? Czemu ludzie powinni dostawać pieniądze? Pomijając jakieś case'y takie, wiesz, że człowiek bronił kraju, stracił 2 nogi i teraz już jest emerytem i nie może tyle zarabiać, żeby się utrzymać, a jest jeszcze do tego schorowany i tak dalej, no więc nie zarobi na leki. Jasne, dobra, są wyjątki, że są ludzie, którym rzeczywiście państwo tak zwane, czyli my, powinniśmy wspierać i tak dalej. Ale normalnie gość chodzi do pracy i nagle ojciec mu umarł i on teraz się rzuca jak hiena na te pieniądze. Co to ma być? Co to za case? Prawnicy, tu, walka i tak dalej. A co się stanie, jeśli nie powalczysz i jeżeli to, co było w testamencie, się spełni? I ty dostaniesz jednak 5%, a twoja siostra 95%. I co? To decyzja twoich rodziców, odwal się. A co jeśli nie było żadnej decyzji twoich rodziców, ponieważ nie było testamentu i nagle sprawa jest niejasna i tak dalej? Nic, będziesz walczyć o jakieś pieniądze, zamiast w tym czasie się edukować, czytać książki, rozwijać, szkolić albo oglądać bezpłatne materiały na YouTube, jak tak ci szkoda pieniędzy, po to, żeby umieć zarobić dużo więcej. No i tyle. Zamiast jeszcze walczyć z rodziną, psuć sobie relacje rodzinne, no i dobra, wywalczysz, tak? Zamiast 20 tysięcy dostaniesz po 50. Ty dostaniesz 50, twoja siostra dostanie 50, ale się nienawidzicie. Warto było się nienawidzić z siostrą za dodatkowe 30 koła? O co chodzi? Jakby chodziło o 100 milionów, no to warto. To precz z siostrą wyrwać ile wleć. Nie no, żartuję, ale tak naprawdę to się kupy nie trzyma, że ludzie tak robią. Więc jeśli widzisz to u siebie, jeśli widzisz to u kogoś, to nie pędź do nich z tym odcinkiem, bo to nie pomoże. Nie, to wiesz, takie uzdrawianie ludzi na zasadzie masz tu, zobacz, masz, posłuchaj, co on tam mówi. To nie pomaga, to wręcz przeciwnie, to zwiększa konflikty. Natomiast jeśli widzisz takie zachowanie u siebie, albo zrobiłeś to, no zrobiłeś to i mówisz sobie sam przed sobą z tym odcinkiem, że kurde, no tak, tak, 2 lata walczyłem, żeby wydrzeć mojemu rodzeństwu jak najwięcej hajsu. Spokojnie, take it easy i po prostu stwierdź, że dobra, już nie, już sobie odpuszczasz za przeszłość, natomiast nie chcesz przeżyć tego ponownie. Zwłaszcza, że pamiętajmy, że jak ludzie to robią, to ich dzieci to obserwują. No nie? No znam taki case ostatnio, że babeczka się kłóciła tam 2 lata, sprawy sądowe i tak dalej, żeby jej rodzeństwo nie dostało hajsu, albo żeby ona dostała najwięcej, bo przecież to ona była najważniejsza. Obojętnie. W każdym razie, 2 lata, a przecież ona ma dzieci. I te dzieci wiedzą o tej sytuacji, widzą to, no więc najlepsze wychowanie jest zawsze przez przykład. Jak to mówią, to co robisz, krzyczy dużo głośniej niż to, co mówisz. Czyli jak ty palisz i mówisz dzieciom, że palenie szkodzi, to jest bez sensu, tak? To żaden przykład nie jest. Przykład to jest przykład w działaniu. Także, no ciekawe, karma często wraca. I to tak często bardzo psychologicznie, zupełnie dosłownie, tak? Czyli, że dzieci ci obserwują, potem będą chciały tak samo. Więc walka o spadek, ohydna rzecz. I to nas przenosi, bo to jest case taki wyjątkowy, w sensie umarli rodzice i tak dalej, więc to się nie zdarza często, nie? W sensie max do 2 razy się w życiu to zdarza. Tak licząc statystycznie, że jest 2 rodziców. Chociaż zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Może kiedyś będzie 4 rodziców. Dobra, w każdym razie to nas przenosi do kolejnej rzeczy, która może się zdarzać częściej. Czyli, że ludzie, niektórzy, oczekują od swoich rodziców w ogóle pieniędzy. Za życia również. Oczekują. Czyli znalazłeś sobie kobietę, znalazłaś sobie faceta, wyprowadzasz się i nagle, poza tym, że trzeba się wynieść i tak dalej, trzeba zorganizować wesele, włącza się oczekiwanie. Czyli zamiast myśleć, tak jak człowiek przedsiębiorczy, który ogarnia swoje życie, czyli dobra, jest potrzebne wesele, ile muszę zarobić? Chcę się wyprowadzić od rodziny, ile muszę zarobić? To tobie się włącza jakaś dziwna lampka, zatruta taka, wstrętna, chyba naftowa,
pod tytułem Kto mi da? I włącza się takie oczekiwanie od rodziców. Czyli człowiek stwierdza, że rodzice powinni mu dać na wesele. Albo, że rodzice powinni mu dać na mieszkanie, albo na urządzenie tego mieszkania, albo w ogóle powinni dać mieszkanie. Czy ty masz równo pod sufitem, człowieku? Rodzice ci nie są nic winni. Jedyna rola rodziców, w zasadzie są dwie, to jest wychowanie dzieci. Co oznacza? Po pierwsze, przez kilkanaście pierwszych lat, to jest pewnie indywidualne, ale załóżmy, że przez 18, może 20, zabezpieczenie bytu fizycznego, tak, czyli żeby dziecko miało co jeść i tak dalej, co pić, żeby nie padło głodem. To jest jakby nie było obowiązek rodzica. A drugi, dać miłość. No bo jak dasz wicht i opierunek, a nie kochasz, czyli nie spędzasz czasu, to wiadomo, że i tak lipa z tego będzie, wychowasz ćpuna, alkoholika, no kogoś nieszczęśliwego, no i tyle. Więc te dwie rzeczy, to faktycznie. I dlatego jak ktoś mówi, moi rodzice mnie nie kochali i mówi to z takim smutkiem, no to powiedzmy sobie szczerze, ma prawo być smutny. Oczywiście, czy powinien być smutny przez 50 lat, to jest inny temat, bo to jest trochę niefunkcjonalne, no ale jakby rozumiemy, jest to zrozumiałe, czemu on jest smutny. Natomiast, jeżeli ktoś chce od swoich rodziców kasy na wesele, kasy na mieszkanie, czegoś tam, czy w ogóle kasy, na takie dorosłe cele, że tak powiem, tak? Czyli już nie masz 7 lat i nie brakuje ci po prostu gofra, tylko jesteś dorosłym człowiekiem, takim, wiesz, sprawnym na zasadzie, wszystko działa, jesteś w stanie podjąć pracę, no nie masz, no dobra, jak ktoś ma mózgowe porażenie dziecięce, no to jest jakby zrozumiałe, że ktoś musi mu pomagać, to jest oczywiste. No ale chyba nie oglądają takie osoby w za dużej ilości tego odcinka, no bo podejrzewam, że nie jest to w gestii ich zainteresowań, więc ale o to chodzi właśnie, że są ludzie, którzy realnie potrzebują pomocy i przychodzą ludzie, którzy tej pomocy nie potrzebują i też wyciągają rączki. Mi dajcie. Ohydne to jest. To jest ohydne. To jest w ogóle brak szacunku do tych, którzy naprawdę potrzebują pomocy. Tak? Tam są ludzie, którym naprawdę przydałaby się pomoc. Wiadomo, że pomoc państwowa jest do bani. Ona się nie sprawdza. Jest mnóstwo ludzi niepełnosprawnych, którzy nie wiadomo, co mają zrobić tak naprawdę. No bo ich rodzice na przykład umrą kiedyś i tak dalej. Co wtedy? Jest tyle rzeczy do zrobienia ważnych, a ktoś wyciąga ręce do swoich rodziców, bo mógłby sobie zarobić kasę na wesele, ale mu się nie chce. Niech mu dadzą. Obrzydliwe to jest. Z drugiej strony patrząc, oczywiście wszyscy mają pełną wolność, czyli jeżeli twoi rodzice mają chęć, albo ty jesteś rodzicem i ty chcesz sfinansować wesele swoich dzieci, masz kasę, stać cię i mówisz, ja wam to wesele opłacę, albo ja wam dam mieszkanie, serób, wolny kraj jeszcze, jak najbardziej. Natomiast, więc to nie widzę w tym nic obrzydliwego, z nielicznymi wyjątkami, o których później. Natomiast z drugiej strony, czyli właśnie, że te dzieci oczekują czegoś od rodziców, to oczekiwanie jest wstrętne, jest obrzydliwe, bo to jest skupienie na tym, że ktoś ci ma dać, mimo że oni ci nie mają tego dać. Nie ma czegoś takiego, że rodzice powinni cię wspierać w dorosłym życiu finansowo. Co to w ogóle jest? A spotkałem człowieka, nawet więcej niż jednego, który z takim żalem mi opowiada, no, mam tam 25 lat, powiedzmy wiek trochę zmienię, żeby nie naprowadzać, mam tam 25 lat, i rodzice mnie nie wspierają. Ja mówię, ale co to znaczy? No oni, jak mi się noga powinęła w biznesie, to nie chcieli mi pożyczyć kasy? A czemu by mieli? Co to w ogóle jest? Co za obowiązek rodziców? Nie! Miłość to przez całe życie najlepiej, jeśli jest. I wsparcie finansowe do 18. A potem się odwal. Radź se, człowieku. To jest wsparcie prawdziwe. To jest obowiązek rodziców. Więcej obowiązków nie ma. Więc co to jest? Plus do tego on mówi, no jak miałem pomysł na biznes, to oni go disowali, tak? Czyli mówili, nie, tego nie rób. Więc straszny żal mam do rodziców. Co? W jakiej to książce psychologicznej ktoś wyczytał, że obowiązkiem rodzica jest umiłować pomysł na biznes swojego dziecka? He? Co? Czyli co? Ty stwierdzasz, że będziesz produkować skarpety i twoi rodzice mają założyć różowe okulary, skakać po sufit i stwierdzić, genialne, brawo, fantastyczne skarpety, wow, co? Jasne, oczywiście jak oni ci powiedzą, życzę ci powodzenia, fajnie, żebyś na tym zarobił, jest to lepsze niż jak powiedzą, zobaczysz, to ci nie wyjdzie, zbankrutujesz i będzie do bani. Jasne, można to rozegrać lepiej.
ale w dalszym ciągu, nawet jak powiedzą, że to jest, nie wyjdzie, jest do bani, mimo że nie mają do tego kompetencji, bo nigdy na przykład nie robili biznesu, no to co? To czy oni mają jakiś obowiązek prawny mówienia ci, wspierania cię w twoim biznesie? Co? Nie. Więc nie oczekujmy od rodziców czegoś, czego nie powinni nam wcale dawać, a przynajmniej nie muszą. Tak? Bo to jest bez sensu. To jest wstrętne. To budzi konflikty. Także jak słyszałem ostatnio też takie case'y właśnie, że ktoś z taką pretensją, że ja biorę ślub i rodzice nie zaproponowali, że zapłacą za wesele. Co? Co ten człowiek pił? Co on bierze? Jakiego on ma dealera? Że on ma w ogóle taki światopogląd? Co w tej głowie się tam... Które trybiki nie zadziałały? Coś tam po prostu w tej maszynerii coś się zatrzymało. Ale jest nadzieja, ponieważ w każdej zepsutej maszynerii można dokonać naprawy. Wiem po sobie, ponieważ mimo, że to akurat zachowanie, typu oczekiwanie czegoś od rodziców nigdy mnie nie dotyczyło, bo nigdy nie wpadłem na aż taką głupotę, ale wiele innych głupot zrobiłem w życiu, więc jakby wiem, że można zmienić podejście. Mało tego, efekt uboczny tego będzie taki, oprócz tego, że zaczniesz lepiej żyć z rodziną, przestając od nich oczekiwać, to jeszcze zaczniesz lepiej sobie radzić w życiu. Bo jak postawisz na siebie, zamiast na dostawanie od innych, to zaczniesz szukać lepszych możliwości, może lepszej pracy, może lepszego biznesu i tak dalej. No bo będziesz wiedzieć, że albo ja sobie poradzę w życiu, albo nic się nie wydarzy. 500 plus i 1000 plus nie pomoże i rodzice też nie pomogą i albo sobie poradzę, albo sobie nie poradzę. I to z tym podejściem można przejąć odpowiedzialność za swoje życie, a to jest ważna rzecz. Także to jest to. I jeszcze jedne pokrewne zachowanie ohydne finansowe to jest opowiadanie, takie wiesz, że ludzie to poprzednie zachowanie, czyli oczekiwanie od rodziców, wyrażają jeszcze nie wprost. Czyli nie dość, że on by chciał dostać pieniądze od rodziców, to nawet tego nie powie wprost. Czyli jak już być chamem, to przynajmniej bądź chamem wprost. Rodzice, chcę, żebyście mi dali na ślub, albo dajcie mi mieszkanie. Ostatnio znam taki case, że parę rodzeństwa, rodzic postanowił dać wsparcie finansowe jednemu z dzieci na nową drogę życia. No i jego decyzja, tak? Ale pozostałe rodzeństwo się wkurzyło i zaczęło od tego rodzica wymagać, oczekiwać pieniędzy. Powiedzieli, jak to? Tamtemu dajesz, a mi nie? I ten rodzic tłumaczy, no ale taka jest moja decyzja. To dziecko, to są dorośli ludzie, to dziecko chce wesprzeć teraz, no bo ma jakąś zmianę życiową, tak? I chce wesprzeć, a wy sobie radzicie. No ale co, że my sobie radzimy? I normalnie, i reszta rodzeństwa pracuje naprawdę w bardzo dobrych miejscach, zarabia naprawdę bardzo poważne pieniądze i zaczęli od swoich rodziców wymagać teraz hajsu tylko dlatego, że ten rodzic dał pozostałemu rodzeństwu. Obrzydliwe. Żygać mi się chce, jak na to patrzę, wstrętne. Ale jak być chamem, to przynajmniej wprost. Więc w tym wypadku oni są chamami wprost. Natomiast jeszcze wyższym poziomem obrzydliwości jest być chamem nie wprost. Czyli siedzą na kluskach niedzielnych i się zaczyna. No, ciężkie to życie, nie, mamo? Tak ostatnio to my mamy tyle wydatków. Tak, no tutaj Andrzej ostatnio to nadgodziny robi, żeby to jakoś powiązać koniec z końcem. I po to, żeby mama skumała, że może zaproponować pomoc. To już jest tak ohydne, tak wstrętne, że taki człowiek, który to robi, powinien stanąć przed lustrem i uderzyć w nie głową. Nie, żartuję. Nie rób tak. Nie rób tak, bo to grozi ranami. To był żart. To było przekoloryzowywanie. Naprawdę. Nie bij w lustro. Nie. Taka osoba powinna tak naprawdę stanąć przed lustrem i powiedzieć sobie, dobra, zabłądziłeś. Każdy może zabłądzić. Teraz trzeba odbłądzić. I już. I zmienić swoje życie na lepsze, przy okazji zmieniając życie swoich bliskich na lepsze. Więc odbłądźmy, jeśli mamy na koncie tego typu zachowania. Kolejna obrzydliwa rzecz finansowa, choć może na taką nie brzmieć, to jest oddawanie swoich pieniędzy w zarządzanie. To jest ciekawe. Zarządzanie inwestycyjne. Co to oznacza? Zarobiłeś, masz nadwyżkę i nie chce ci się uczyć inwestowania. No bo powiedział ktoś w internetach, że szkolenia z inwestowania to ble, ble, ble. No i ogólnie najlepiej dać komuś pieniądze, żeby nim inwestował. Co? Twoje ciężko zarobione pieniądze. Poświęciłeś na to godziny.
tych godzin nie spędziły ze swoim dzieckiem, z żoną, mężem, z rodziną, na treningu i tak dalej. Więc wydałeś dużo kapitału swojego, żeby zarobić tę nadwyżkę finansową. I teraz ktoś przychodzi i mówi ci, bo ja mam taki bitcoinowy fundusz, przelejesz tu, ja będę twoimi bitcoinami zarządzać i zarobisz. Co? Nie. Nie, to jest zbyt ważna rzecz. To jest tak, jak zlecić seks. No, wiecie co? Już nauprawiałem się tego seksu. Zadzwonię po specjalistę, żeby mnie odciążył. Żono, dzisiaj przyjdzie Antoni. Antoni reklamuje się jako specjalista od tych spraw. Ja nie wiem, jak wam się układa w życiu, ale może nawet twoja żona się ucieszy, że przyjdzie jakiś Antoni. Mam nadzieję, że nie, ale różne są przypadki. Natomiast tego się ogólnie nie zleca, tak? To jest zbyt ważna kwestia życiowa, żeby to zlecać. I to samo jest z inwestowaniem. Tego się nie zleca. Są jakieś takie mini wyjątki na zasadzie, jasne, wiadomo, że jest fundusz SP500, który zrzesza 500 największych spółek amerykańskich. No więc jest to fundusz, tak? Czyli w jakimś sensie jest to jakaś instytucja, która kupuje te akcje, a ty kupujesz tylko to jedno. Czyli jest taki element zarządzania twoimi pieniędzmi, że ty kupiłeś SP500 zamiast wyklikać 500 różnych akcji. Ale to jest normalne w świecie giełdy, tak? Że są fundusze, ale znowu, nawet w świecie giełdy widać po statystykach, że są fundusze aktywnie zarządzane, czyli są jacyś menedżerowie, którzy tam będą robić transakcje i tak dalej, kupować, sprzedawać na górkach, dołkach i tak dalej. No i takie fundusze na zasadzie kupujesz SP500 i leży przez 20 lat, nie tykasz. Czyli tak naprawdę to nic się z tym specjalnego nie dzieje, nikt tym nie zarządza, nikt nie trzyma tego, no jest to twoje. I się okazuje po wszelkich statystykach, że fundusze aktywne, aktywnie zarządzane zarabiają zawsze mniej. Są zawsze gorsze od rynku. Rozumiesz? Czyli sam byś sobie wyklikał, to byś zarobił więcej niż jakiś turbo tam hiper gość po 17 szkołach. On ma 14 MBA i nawet może dwa razy ma NBA. Ja nie wiem, co on tam ma. Może jest rehabilitowany albo habilitowany w finansach. Obojętnie, a i tak statystyki pokazują, że inwestowanie samemu jest skuteczniejsze. Dlaczego? Ponieważ inwestując swoje pieniądze, zależy ci. Jest taka książka, która się nazywa Freakonomia, która pokazuje, jak działa ekonomia ogólnie, czyli komu na czym zależy. Ponieważ założenie jest takie, że każdy robi to, co mu się opłaca. Czyli jak ty idziesz do lekarza, to lekarzowi się opłaca, żebyś ty był przewlekle chory. Tak? Bo jeżeli, a w firmie farmaceutycznej tym bardziej, nie opłaca się wymyślić szczepionki, która raz zadziała na zawsze. Oczywiście to się czasem przypadkiem udaje. No i lipa. Ale ogólnie to się jednak opłaca taką szczepionkę, żeby co roku. Żeby co roku, to wtedy jest biznes. I tak samo z chorobami. Super jest cukrzyca. Rewelacja. Biorą insuliny, kupują leki. Genialne. Rak, chemioterapia, 10 razy chemioterapia, a jedna chemioterapia kosztuje 50 tysięcy złotych. Kosztuje kogo? Państwo. Czyli kogo? Nas. Jaki biznes? Rewelacja. A tak, raz ktoś dostał choroby, na przykład taki na przykład coś komuś wyrosło pod pachą. No i co, idzie do chirurga? Chirurg nie ma tutaj żadnego interesu w przewlekłości tej choroby. No bo to nie zwiększa jego dochodów. Więc on wycina skutecznie tego guza. Wycięty, dlatego chirurdzy są tak świetni. Oczywiście nie wszyscy, no ale jednak dlatego chirurdzy dużo częściej rozwiązują problemy niż lekarze od chorób przewlekłych, bo choroby przewlekłe, no nie opłaca się ich wyleczyć. I tak jest skonstruowany system. Jasne, są choroby, których się nie da wyleczyć, przynajmniej przy dzisiejszym stanie wiedzy. No ale czy cukrzyca do nich należy, to tu by można, jakby powiedzieli na Śląsku, tu by się szło wadzić. Tak, tu by się można kłócić. Wystarczy znaleźć wiedzę takiego gościa jak dr Rangan Chatterjee, albo w Polsce dr Marek Skoczylas, czy dr Bartek Kulczyński i zobaczyć ich wiedzę medyczną, konkretną, porządną i się jednak okazuje, że na stan naszej wiedzy da się naprawdę dużo zrobić z cukrzycą i normalnie żyć. Normalnie, w zasadzie bezobjawowo, czyli w sumie bezchorobowo. Tak? No więc właśnie. Także ekonomia. I my chcemy przeskoczyć ekonomię. Czyli stwierdzić, że żeby ci włodarze tych firm farmaceutycznych, którzy mają ekonomiczny, zwykły, ziemski, ludzki interes w tym, żeby były choroby przewlekłe, to oni nagle magicznie stwierdzą, jak rycerze na białych koniach, że nie. My chcemy zarobić mniej, a żeby wszyscy byli zdrowi. No to jest nielogiczne. Trzeba by zmienić cały system, tak? Czyli płacić lekarzom odsetek, tak jak na przykład działa Spotify, nie? Że są twórcy i im bardziej oni są popularni,
tym większy dostają procent tego tortu, które dostaje Spotify w abonamentach. No i tak samo byliby lekarze, tak? Im społeczeństwo jest droższe, zdrowsze, tym lekarze dostają większy odsetek kasy, która idzie na służbę zdrowia. Oczywiście to się nie wydarzy, to jest utopia, wiadomo, ale mówię, kiedy by to zaczęło działać? Tak działa free ekonomia, czyli ekonomia, która nie zawsze, a w wielu branżach wręcz promuje zachowania szkodliwe. I to wynik jest ekonomii, nie złych ludzi. Jeżeli zatrudnisz dobrego człowieka z czystym sercem w banku i on zacznie liczyć, że największy hajs on ma na wciskaniu kredytów konsumenckich, to mimo, że ten produkt jest, za przeproszeniem, gówno, bo nikt na świecie nie powinien mieć kredytu konsumpcyjnego, to powinno przestać istnieć takie coś. No ale on liczy, tak? On poszedł do pracy, żeby zarabiać na siebie, na swoje marzenia, na swoją rodzinę. Umie liczyć, więc mówi, otwarcie konta, jakieś symboliczne parę złotych za to mam, a udzielę kredytu na wakacje, pocisnę ciemnotę frajerowi, który nie ma edukacji finansowej, no bo nikt z czystym umysłem nie bierze kredytu konsumpcyjnego. No i zarobię wtedy więcej, wtedy jest kasa. Pocisnę najem, terminowy leasing, wtedy jest kasa. No i tak to działa, więc to jest właśnie ta free ekonomia, czyli ekonomia, która w wielu momentach jest totalnie dziurawa. No i dlatego, do czego zmierzam? Do tego, że według free ekonomii, jaki interes ma ktoś, kto zarządza twoimi pieniędzmi? Czyli na czym on zarabia? On zarabia na transakcjach, na prowizjach. Czy mu się opłaca, wyobraź sobie gościa, który przyjmie od ciebie 1 000 000 złotych, żeby nim zarządzać. I teraz wszelka nauka o inwestowaniu pokazuje, że najmądrzejsze, co z tym milionem można zrobić, to wrzucić na przykład na giełdę albo w złoto i przez 10 do 15 do 20 lat nawet nie tykać. I wtedy zysk będzie największy. I ten doradca czy zarządca też o tym wie. I pytanie, czy mu się to opłaca, tak? Czy ty mu dajesz ten milion do zarządzania? Jaki on ma interes w tym, żeby czekać 20 lat na zysk? Dla ciebie to jest inwestowanie, czyli nadwyżki finansowe i tak dalej. To se możesz poczekać. Ale dla niego to jest biznes, to jest zarabianie. On pracuje na swój chleb. Więc on nie ma interesu w tym, żeby zrobić jedną transakcję teraz, czyli przyjąć twój milion, kupić za to SP500 i nie tykać przez 20 lat. To jest straszna wizja dla niego. To jest wizja, gdzie on nie zarabia, gdzie jest bidokiem. Nikt nie chce być bidokiem. Więc jego interesem jest skłonić cię do inwestowania częściej. I znowu, wszelka nauka inwestowania mówi, że inwestowanie częściej oznacza bycie frajerem i tracenie pieniędzy. Więc on będzie mówić, a może by tu poszukać dołka, poszukać górki, zmienić to na tamto, coś dokoptować, coś wyjąć stąd i tak dalej. Czyli aktywnie zarządzać tym. Bo od każdej transakcji wtedy jest prowizja dla niego. Czyli, podsumowując, twój interes jako inwestora jest sprzeczny z interesem człowieka, który zarządza twoimi pieniędzmi. I dlatego z założenia i z definicji ta branża nie ma sensu. To jest nielogiczne. Dlatego bezsensownym, bzdurnym i szkodliwym dla ciebie jest nawyk finansowy pod tytułem niech ktoś zarządza moimi pieniędzmi. Nie. To ty musisz zarządzać swoimi pieniędzmi. Jak ci się nie chce, to sobie kup za to złoto i trzymaj. No i tyle, bo nie każdy lubi inwestowanie, nie każdego to kręci, nie każdy się chce edukować w tym temacie i to jest wiadome. A z racji tego, że wszyscy jesteśmy zmuszeni przez państwo, czyli dodruk, czyli inflację, do tego, żeby inwestować, no bo wiemy, że alternatywą jest, że to leży na koncie i marnieje, no to można zrobić sobie po łatwości pójść, tak? Czyli kupić złoto i zostawić. No i też tak można. Natomiast dawanie komuś, żeby inwestował, raczej będzie generowało straty finansowe. Chyba, że ktoś komuś się pofarci, ale to tylko fartem można wytłumaczyć, że czasem to zadziałało komuś. Natomiast w większości przypadków to po prostu kupy się nie trzyma. Według ekonomii czy free ekonomii interes twojego doradcy jest sprzeczny z twoim interesem. Dlatego nie rób tego. I tyle. Co innego patrz, kupisz sobie kurs o inwestowaniu na przykład, albo książkę. Tak, są książki o inwestowaniu. Nawet my mamy Biblia inwestowania i tam jest 13 autorów. Czyli każdy jakby ciągnie w swoją stronę, tak? Ten od nieruchomości mówi, że nieruchomości są najlepsze, ten od złota, że złoto, ten od bitcoina, że bitcoin. I to jest taki przegląd, że każdy sobie może zerknąć, ale żaden z tych ludzi nie pobiera pieniędzy. Na zasadzie ten, który mówi, że bitcoin najlepszy, nie ma funduszu, czyli tam jest fil konieczny na przykład,
Nie ma funduszu, który inwestuje w bitcoiny, czyli przelej mi swoje bitcoiny, ja coś z nimi zrobię. Nie, to jest tylko edukacja. Tam jest biznes na edukacji, dlatego edukacja jest dużo bardziej etycznym biznesem niż zarządzanie czyimiś pieniędzmi. Bo edukowanie, prowadzenie szkoleń i tak dalej jest takie czyste na zasadzie, ja zarabiam na szkoleniu, ktoś powie, tak? Zarabia na szkoleniu, więc ma interes w tym, żeby przyszło na szkolenie jak najwięcej ludzi. W dodatku on ma w tych czasach, gdzie wszędzie są opinie w internecie, to te szkolenia muszą coraz wyższą jakość mieć, czy książki, czy wiedza na YouTubie również. Nawet jak jest darmowa, to musi mieć wysoką jakość. Bo jak będzie miała niską, to się szybko rozejdzie, ludzie się wypiszą, nie będą chcieli tego oglądać. Więc to jest freekonomia, tak? Na przykład ja prowadzę taki program, mam ekonomiczny interes w tym, żebyś ty to chciał oglądać, mimo że jest to darmowe, ale im więcej ludzi to ogląda, tym więcej ludzi pozna też ofertę na przykład mojego wydawnictwa albo Instytutu Lingwistyki, gdzie można się nauczyć 9 języków w tym momencie i tak dalej. Także mam interes żywotny w tym, żeby robić dobry program, jak najlepszy. Przygotowywać się, uczyć wręcz, researchować do tych odcinków. To jest mój interes. No i już, jakbym miał fundusz, to moim interesem byłoby zbajerowanie cię, żebyś mi przelał swoje pieniądze, więc zataiłbym niewygodne fakty odnośnie danej inwestycji, gloryfikowałbym te wygodne i tak dalej. No i co? Lipa. Bez sensu. Także nie oddajemy pieniędzy swoich ciężko zarobionych w zarządzanie, nie stosujemy doradztwa finansowego i tak dalej. Możemy się edukować, możemy się szkolić, możemy czytać książki po to, żeby samemu podjąć właściwe decyzje. Kolejna obrzydliwa rzecz to jest najem terminowy. Nie krótkoterminowy, bo to, że ty sobie wynajmiesz auto na weekend w Barcelonie, to jest normalna rzecz i zazwyczaj ekonomicznie całkiem racjonalny. Natomiast najem terminowy pod tytułem płacę co miesiąc za auto i nigdy go nie będę mieć, to jest trochę społecznie obrzydliwe. Jeśli nawet to nie jest indywidualnie obrzydliwe, choć zazwyczaj jest. W sensie jakbyś to policzył sobie w Excelu, naprawdę podsumował, i tak dalej, w porównaniu do tego, jakbyś kupił używane auto, 4-letnie, w dobrym stanie, dobrze je sprawdził, dał 1500 za porządne badania techniczne, no to naprawdę ten najem terminowy to jest cały czas działanie zgodnie z zasadą, że nie będziesz miał niczego i będziesz szczęśliwy. I teraz powiem coś dziwnego, bo komuś się może wydawać, no jak mnie nie stać, żeby mieć swoje, to wynajmuję. To w wielu wypadkach jest rozsądne, logiczne, tak? Czyli jedziesz do Walencji na wczasy, no i wynajmujesz auto, bo nie jesteś takim bogaczem, żeby zakupić na jeden weekend auto w Walencji, a potem je porzucić przy drodze. No tak, to jest logiczne. Natomiast w przypadku samochodów działa logika odwrócona. Czyli najem długoterminowy jest dla najbogatszych ludzi. Na przykład znam człowieka, pozdrawiam, ale nie mam autoryzacji na tę historię, więc nie będę tutaj mówić, kto to. Gość zarabia parę milionów złotych miesięcznie w Polsce. No i ten człowiek ma w najmie terminowym Maybacha. No i tam płaci ratę, nie wiem, 12 koła miesięcznie. I on wie, że nigdy tego Maybacha nie będzie mieć na własność. Ale to nie ma różnicy. Tak, on jest tak bogaty, że to, że w Excelu wyjdzie z porównania, że ewidentnie, gdyby kupił sobie tego Maybacha na własność, zainwestował więcej teraz, a przecież go stać, to sprzeda tego Maybacha, może nawet zyskiem, kto wie, bo różnie to teraz jest. Ogólnie no musiałby wyjść do przodu, bo siłą rzeczy jak kupujesz w ogóle za swoje pieniądze, to kupujesz auto trochę starsze, trochę gorsze niby, bo to często jest iluzja marketingowa i tak dalej, więc dokonujesz innych wyborów i ten Excel całkiem inaczej wygląda, więc najem długoterminowy kupy matematycznej się nie trzyma. Ale ten człowiek jest tak bogaty, że to nie ma znaczenia. Co z tego, że on płacąc na najem traci na przykład dodatkowe 100 koła rocznie? No i co? Jak on zarabia na przykład, nie wiem ile, bo mu w portfel nie zaglądam, ale wiem, że te z 5 baniek miesięcznie pewnie będzie. No więc jak on zarobi 60 milionów rocznie, to że mu 100 koła odejdzie na auto, to nie jest aż tak istotne. To tak jakby unikać zapłaty za parkomat. Nie, to nie przesadzajmy. Więc najem długoterminowy jest dla ludzi bogatych. Jak masz tyle kasy, że tobie jest bez znaczenia, że płacisz za te auta, przepłacasz, ale chcesz mieć nowe, uważasz, że to wygodne. I nawet jak ci będą stosować te sztuczki magiczne, które się przynajmniej stosuje, czyli że ty oddajesz potem to auto po roku czy po trzech i tu każda ryska nagle jest warta już 7 tysięcy teraz, bo takie manewry tam się robi. Albo przekroczyłeś kilometry. Ale ty za przeproszeniem strasz pieniędzmi. Tobie bez różnicy, spoko. Natomiast paradoks polega na tym, że na tę usługę dla najbogatszych
tak samo jak kredyty inwestycyjne, to są usługi dla najbogatszych, to z tych usług korzystają najczęściej najbiedniejsi. Tak? Czyli nie mam na auto, nie mogę se kupić auta za gotówkę, to se wynajmę długoterminowo. Nie. To jest nielogiczne. Bo wtedy nigdy nie będziesz mieć. Zawsze będziesz płacić, a nigdy nie będziesz mieć. Czyli zawsze będziesz stratny, o to chodzi. Więc to jest bez sensu. W dodatku jest to szkodliwość społeczna. Bo ja wiem, to jest wygodne, pewnie ekologiczne, tak? Bo gdyby tak ludzie najmowali, taka wizja Ilona Muska, że Tesle będą same jeździć. Na przykład człowiek jedzie do pracy Teslą, 8 godzin nie jeździ i w tym czasie Tesla sama poprzez autopilota będzie jeździć na Uberze. To jest ekologiczne, fajne, pomysłowe, innowatorskie. Jasne, ja propsuję takie pomysły. Natomiast ten pomysł ogólnie jest też niebezpieczny na zasadzie, żeby kiedyś się spełniła ta wizja, że niczego nie będziemy mieć, wszystko będziemy wynajmować, tak? Bo kiedyś miałeś film na kasecie, dziś nie masz filmu, tylko masz Netflixa, czyli nie masz filmu. Miałeś auto, dziś nie masz auta, bo masz najem. Miałeś nawet telefonów, ludzie już nie mają. No ja mam telefon, ale wielu ludzi nie ma telefonu, bo ma abonament z tym telefonem, co miesiąc płacą, więc tak naprawdę jakby przestali płacić, to ktoś im pokaże, że ten telefon nie jest ich. Mieszkania to się od lat miało tylko w abonamencie, tak, czyli w kredycie hipotecznym, ale tu jeszcze to jest w miarę zrozumiałe, bo to jest tak droga rzecz, że dla większości ludzi nie do przeskoczenia, natomiast w wielu tematach jest to do przeskoczenia. No i do czego to prowadzi? Ta wizja społeczeństwa, w którym ludzie niczego nie mają. Ta wizja jest społecznie szkodliwa, bo to nie jest tak, że wszyscy będą wynajmować, no i spoko, nie będziemy tak przywiązani do rzeczy i tak dalej. Bo ja zapytam, jeśli ty nie będziesz mieć, to pytanie, kto będzie mieć, tak? Jeżeli będą te auta samojeżdżące i my tylko będziemy wsiadać i taki będzie wirtualny Uber i tak dalej, nie będziemy potrzebować swoich aut, spoko. Ale pytanie, to kto będzie te auta mieć? Bo ktoś je musi mieć, one muszą być czyjeś, no nie ma rzeczy niczyich. Ktoś je będzie mieć? A, czyli megakorporacje będą miały wszystko. Będą miały samochody, będą miały nasze telefony, będą miały nasze mieszkania, będą miały wszystko. A my nie będziemy mieć niczego. Czy to na pewno jest idealne społeczeństwo? Ja tam widzę parę dużych ryzyk. Tak? Każdy sobie może pomyśleć, jakie. Więc jest to nawet społecznie nie najlepsze, że takie usługi jak najmy terminowe w ogóle istnieją. Także nie propsuję i uważam, że jak już, to ktoś, kto jest bogaty, ma kupę siana, se robi najmy. Niech se robi, co za różnica wtedy. Wtedy jak mu tak wygodniej, wygoda, jak ma kupę siana, to wygoda jest ważniejsza niż cyfry w Excelu. Bo on tych cyfr i tak ma aż nadto. Natomiast jeżeli ktoś nie ma aż nadto, a większość z nas, społeczeństwa, nie ma nadto pieniędzy, żeby sobie wydawać na lewo prawo, szastać tym, no to trzeba podejmować racjonalne decyzje w oparciu o Excel, a nie o wygodę. I dlatego najem terminowy dla większości społeczeństwa nie jest właściwą usługą. Kolejna rzecz, straszny nawyk finansowy, dawanie pieniędzy żebrakowi. To jest dziwne, kontrowersyjne pewnie nawet, ale tak uważam, że dawanie pieniędzy żebrakowi, w przeciwieństwie ewentualnie czasem dodawania mu jedzenia, jest lipą. No bo wszyscy wiemy, każdy głupi wie, po co żebrakowi pieniądze? No przecież nie na jedzenie. Bo zdobycie jedzenia jest tak proste. Niby wszyscy się boją, że apokalipsa, mroźna zima, koniec świata. Co roku coś innego powoduje koniec świata. A to susze, teraz zatrute rzeki. Ciągle. Przecież co roku będzie, co roku, co miesiąc, nowa tragedia. A końca świata jak nie było, tak nie ma. Chyba nie nadejdzie za naszego życia, obawiam się. No trudno. Trzeba jakoś żyć. W każdym razie. Natomiast zobacz, jakbyś naprawdę jutro musiał być żebrakiem, to zdobycie pożywienia jest jedną z najłatwiejszych rzeczy. Ten wicht i opierunek, czyli żeby było gdzie spać, to jest trochę trudniejsze, tak? Bo żebraka nikt pod swoje skrzydła do domu nie przyjmie i tak dalej, bo śmierdzi, podejrzany, niebezpieczny. Chociaż podobno są ośrodki, które zawsze mają obowiązek przyjąć, jeśli żebrak jest trzeźwy, więc nawet nocleg masz. Natomiast żywność to jest prosta sprawa, tak? Stajesz pod Lidlem, przepraszam, kupiłbyś mi coś, no i robisz statystykę, za godzinę jesteś najedzony, nie ma innej opcji. Nawet jakbyś śmierdział i w szyby ci tak skakały, to nie ma innej opcji. Więc ryzyko umarcia z głodu i tak dalej, no praktycznie nie istnieje. Także spokojnie, straszą, ale przesadzają. No więc, to po co ten żebrak? Potrzebuje pieniędzy. Maćku, on potrzebuje, bo on chce nas zbierać, odłożyć na nowe życie, wynająć mieszkanie. Spokojnie.
mam delikatną wątpliwość. Nie żeby był jakimś turbosceptykiem, chociaż w takich kwestiach jestem, ale wydaje mi się, że te pieniądze w 100% przypadków zostaną wykorzystane na złe cele. Złe, czyli takie, które nic nie zmieniają, czyli woda i tak dalej. Można oczywiście się usprawiedliwać, że jak ja mu nie dam na to piwo, to ktoś inny mu da. No ale co wiesz, żyjąc w taki sposób, to ja mogę przejść koło faceta, a miałem taki case, środek zimy, leży facet na śniegu. No i była taka automatyczna myśl, że na pewno ktoś zwróci uwagę, a poza tym to jest pijak. Na szczęście już byłem wtedy po studiach psychologicznych i wiem, jak działa rozproszenie odpowiedzialności, czyli że jak nie ja zrobię, to na pewno ktoś inny i tak dalej. Że to jest głupie myślenie, iluzoryczne, błędne. Więc od razu druga myśl, dobra, co mnie to obchodzi? Czy ktoś by mu pomógł, albo czy to jest pijak? Czy pijak powinien umrzeć na śniegu? Dlaczego? Bo jest pijakiem, to powinien umrzeć? Co? Czy kara za uzależnienie się od czegoś to powinna być kara śmierci? Jak my w tym społeczeństwie nawet za gwałt nie mamy kary śmierci, albo za pedofilię, a uważam, że powinny być. Czyli za takie hardkorowe rzeczy. Za gwałty jest do 8 lat? W ogóle to jest żart jakiś. Żart. Nieśmieszny. Za pedofilię? Przeniesienie do innej parafii? Nie no, ale tak na serio, to też jakieś symboliczne kary. Więc nie ma kary śmierci za najbardziej ohydne rzeczy. A za to, że ktoś się uzależnił, czyli że nie dał sobie rady ze swoim życiem, za to ma być kara śmierci? Nie. Absurd. Więc podszedłem do faceta, okazało się, że faktycznie nawalony w pręta. No i spał tam na tym śniegu. Minus 10, 15, nie pamiętam. W każdym razie zaprowadziłem gościa do domu, straciłem przez to ponad godzinę. Straciłem, mówię w cudzysłowie oczywiście, bo tak naprawdę godzina? Jasne, może nie mogę sobie przypisywać, że go uratowałem, bo może ktoś by też się zatrzymał i też by uratował, a może sam by wstał z tego zimna, nie wiem, nie obchodzi mnie to, nie zrobiłem tego, żeby fanfary biły, tylko dlatego, że to jest tak zwana right thing to do. No i już. Natomiast dawanie kasy żebrakowi uważam, że to nie jest right thing to do, czyli właściwa rzecz do zrobienia. Jedzenia? Być może. Jeśli faktycznie jest głodny i tak dalej. No, zdarzyło mi się i dalej zdarza, jeśli to faktycznie nie jest sztuczka. Bo jeżeli stoi przy wejściu do Lidla, to znaczy, że chce jedzenie. A jeśli stoi przy wyjściu albo zaczepia cię przy aucie, to znaczy, że on wie, że ty już skończyłeś zakupy, więc nie kupisz dodatkowo jedzenia dla niego. Czyli tak naprawdę liczy, że ty stwierdzisz, dobra, nie chce mi się iść po dodatkowe zakupy, to już masz pieniądze, kup sobie sam. I to jest przebrzydła manipulacja i dlatego nigdy tak nie daję. Dlatego zdarza mi się dać jedzenie, nie zdarza mi się dawać pieniędzy. Uważam, że dawanie pieniędzy szkodzi. Podoba mi się bardzo kampania społeczna, którą kiedyś robiła Straż Miejska we Wrocławiu. Wszędzie były plakaty właśnie z człowiekiem dającym pieniądze żebrakowi i było napisane bodajże, jak dobrze pamiętam, że dając pieniądze żebrakowi szkodzisz. Zwiększasz problem. I tak, bo jak żebrakom będzie dawany tylko nocleg i jedzenie, czyli to, co jest potrzebne, tak, żeby nie umarli, no to nagle, żeby chcieć więcej, trzeba będzie pokminić. A jak dajemy pieniądze, to albo przepiją, albo jak pewien słynny żebrak z Katowic, który został po paru latach żebrania śledzony przez gazetę, okazało się, że on wsiada za rogiem w Mercedesa i jedzie do swojej posiadłości. Rozumiesz to? Bo tak żerował na naiwności ludzkiej, na dobroczynności, ale to jest też trochę naiwność, bo kto powiedział, że altruizm powinien działać na rympał, że mam dobre serce, to pomagam. Ale dobra, jak pomagasz? Co konkretnie robisz? Czy to jest mądre pomaganie, czy głupie? To też niestety, ale to też jest dziedzina, w której trzeba się edukować, szkolić, czytać książki albo oglądać YouTube'a, żeby wiedzieć, który altruizm jest mądry, a który jest głupi. Na przykład większość żywności wysyłanej do Afryki jest wspieraniem problemu Afryki i głodu, no bo Afryka nie ma problemu na przykład z uprawami. Tam jest tyle żarcia, że wszyscy się najedzą. Cały świat by się najadł z afrykańskimi uprawami. Ale są mafie, które kontrolują to, przejęły to na własność, nie dają dostępu i korzystają z pomocy charytatywnej z Europy i tak dalej. To więc nasza pomoc żywnościowa nic tam nie daje. Trzeba by się skupić na czymś innym. Są skuteczniejsze metody. Efektywny altruizm jest takie pojęcie i warto sobie je wpisywać czasem, żeby się nauczyć, co pomaga naprawdę. A dawanie kasy żebrakowi nie pomaga. Wręcz przeciwnie jest. Jedziemy dalej. Zabijanie niezarobkowego czasu. Ohydny nawyk finansowy, który również mi się wiele razy zdarzał. Czyli co to oznacza?
Każdy, kto uczy się zarządzania czasem, w którymś momencie natrafia na taką metodę, żeby przeliczyć swoje godziny na pieniądze, które byśmy chcieli zarabiać. Tak? Czyli komuś się marzy 10 tysięcy złotych miesięcznie i chciałby pracować do 100 godzin. Specjalnie dałem taki przykład, żebym na szybko policzył, a nie się wykoleił na matematyce. Czyli wychodzi na to, że on tak naprawdę chce mieć godzinę wartą 100 zł. To się robi bardzo często. W 48-godzinnej dobie też masz to, jak to się liczy i tak dalej. Chodzi o to, żeby wycenić swój czas pracy i wiedzieć, czemu odmawiać, tak? Jakich projektów nie robić, bo jeżeli widzisz jakiś projekt, który spowoduje, który widać, że nie jest warty, na przykład kiosk. Mógłbyś prowadzić kiosk, ale widzisz, że na tym kiosku nie zarobisz 100 zł na godzinę. Albo będziesz siedzieć tam tyle, że nie będziesz mógł pracować do 100 godzin. Więc już się nie zgadza, więc nie podejmujesz działania się w kiosku. Nie podejmujesz się działania w kiosku. No i już. Więc to jest taki świetny kompas, żeby robić w życiu rzeczy ważne, zamiast losowo wszystko, co się napatoczy. Mądra rzecz. Natomiast ona jest obarczona pewnym niebezpieczeństwem, na które trzeba bardzo uważać. Że my wychodzimy poza pracę, poza biznes i zaczynamy tak traktować całe swoje życie. Niech pierwszy rzuci kamieniem pierwszy przedsiębiorca, który nigdy nie miał wyrzutów sumienia, że jest na wczasach. O ile pracownicy etatowi bardzo często, też nie zawsze, ale bardzo często mają tak, że jak zamkną drzwi, to najchętniej by wywalili do kosza telefon służbowy, a jak wyjeżdżają, to niech się nic nie dzieje, niech mi nie dzwonią, niech się walą. Ja teraz jestem na plaży, piję martini, odwalić się. Natomiast przedsiębiorca siedzi na plaży i mówi, kurde, no nie robię. Może bym tak wszedł na WhatsAppa, czymś pozarządzać, Signala. Może książkę napiszę. Ja ten problem miałem tak naprawdę do całkiem niedawna. Do tego stopnia, że jak miałem ząb ósemkę do wyrwania, to wyrwałem ją sobie, znaczy sam sobie nie wyrwałem, ale poszedłem do dentysty 2 dni przed wczasami w Chorwacji. Dlaczego? Wtedy nie wiedziałem dlaczego. Wydawało mi się, że to tak po prostu akurat mam czas. Ale potem sam siebie przeanalizowałem i stwierdziłem, kurde, nie, wieczorku. To było dlatego, że wiedziałeś, że po takim zabiegu niestety parę dni jest ciężkich, nie najlepszych. Można... gryzie się ściany z bólu. No, tak było. Więc stwierdziłeś, że lepiej, żeby praca na tym nie ucierpiała, tylko w czasy. No i faktycznie. Mimo, że ogólnie jestem przeciwnikiem tabletek, a już na ból to tym bardziej. Nie biorę nigdy. Przez całe życie parę ich zeżarłem. Z wyjątkiem tamtego tygodnia w Chorwacji. Wtedy zeżarłem 60 tabletek. Bo jeszcze się okazało, że miałem jakieś mini powikłanie. Jeszcze się okazało, że takich rzeczy lepiej nie robić w upale, tylko w zimnym czasie, bo wtedy mniej boli, mniej bakterii i tak dalej. No więc ja pojechałem w samo lato do Chorwacji na 40 stopni z tym. Strasznie się nacierpiałem i miałem w czasy... I powtórzyłem podobne manewry. Kiedyś stwierdziłem, zrobię sobie takie workation, czyli wakacje z pracą. I stwierdziłem, że napiszę książkę w Alicante. No i pojechałem i tak dalej. No i nagle się okazało, że to nie ma sensu, tak? Bo jak ja będę pisać książkę, to moja rodzina co ma robić? Chodzić sama po Alicante jest bez sensu. I ani nie pisałem, ale było mi głupio, że nie pisałem i tak dalej. Więc taka idea workation też uważam, że jest dla bardzo nielicznych. Bez sensu. Stwierdziłem, to się kupy nie trzyma. To jest ohydne. Sam sobie robię w ten sposób krzywdę, ponieważ mam poczucie winy. Tak, poczucie winy, że nie pracuję, więc sobie zepsuję wakacje, żeby to jakoś odrobić, usprawiedliwić. Tak, przepraszam Maćku, jestem na wakacjach, ale zobacz, jestem przy basenie na Signalu i zarządzam przecież. Albo piszę książkę, albo mam kartkę i wymyślam nowe pomysły. To jest głupie. Wiesz co? Hawajska koszula powinna pozostać na Hawajach. Dążę do tego. Tak kiedyś mi mówili, jak sobie kupiłem hawajską koszulę. Tak mi dosrali. Natomiast chodzi o to, że praca powinna zostać w pracy. Jeśli tego nie umiesz, bo to nie jest łatwa umiejętność dla przedsiębiorców, no przecież tak jak mówię, sam o tym wiem. Ale warto się tego nauczyć. Bo jak się tego nie nauczysz, to tak trochę zawsze jesteś w pracy. I owszem, dawanie wartości ludziom, to, że twoja praca to jest służenie społeczeństwu. Jasne, to jest mega ważny argument, ale od tego też trzeba mieć przerwę. Poza tym, ile ty masz tych czasów? Nawet jak jesteś taki turbo przedsiębiorca, taki turbo rentier, że raz w miesiącu jedziesz na wczasy. Czy tak już mega często, nie? No to dalej, to jest jeden tydzień na wczasach, 3 tygodnie służysz ludziom.
70% swojego życia służysz ludziom, tworząc coś fajnego i sobie też oczywiście zarabiając, no ale jednak zmieniając świat. To jest mało? Wystarczy. Skup się na drinku. A jak nie pijesz, to na bezalkoholowym drinku. W każdym razie, będąc na wczasach, bądź na wczasach, czyli znam ludzi, którym głupio było, że spędzają czas z dziećmi. Często to jest nieuświadomione. To nie jest tak, że ojej, ale mi teraz głupio, że jestem z moimi dziećmi zamiast zarabiać. No nie, bo to by od razu na strzał zrozumieli. Natomiast często to jest taki stres w tle, nie? Że tak są z tymi dziećmi na placu zabaw, ale jest coś takiego, że kurczę, no, sprawdziłbym komórkę. W ogóle czemu ty masz tę komórkę przy sobie? To jest pytanie wtedy. Coś bym napisał, stworzył jakąś ideę przy okazji. Jak one się bawią, no to i tak się bawią ze sobą. No to może coś bym porobił. Bez sensu. To jest bardzo, bardzo niezdrowy, obrzydliwy nawyk finansowy, którym niszczymy swoje życie. Także trzeba się tego oduczać. Jak zrozumieć, że całe to wyliczenie, czyli ile ty chcesz zarabiać, dotyczy wyłącznie godzin pracy i nie więcej. I dlatego w tym wyliczeniu definiuje się ilość godzin pracy. Czyli ile ty chcesz zarabiać na godzinę, ale nie na każdą godzinę, tylko na godziny pracy. Czyli ile godzin ty chcesz pracować w miesiącu i wtedy nie pracuj więcej. Jak chcesz pracować 160, to czemu pracujesz 300? Dobra, bo założyłeś firmę wczoraj i pierwszy rok jest przerąbany. To jest prawda. To jest prawda, tego nie przeskoczymy. Natomiast jeśli to jest 5 rok, 7, 15, a ty nie byłeś na wczasach od 7, coś grubo nie gra. Naprawdę, grubo nie gra. Poćwicz zarządzanie. Poczytaj, w 48-godzinnej dobie jest bardzo dużo o zarządzaniu. Poćwicz zaufanie do innych ludzi, no bo żeby zlecać, to trzeba ufać. I tak dalej. To są często rzeczy, którym nam przedsiębiorcom brakuje. Trzeba się w tym szkolić, żeby wrócić do tego modelu, że faktycznie chcę zarabiać dużo na godzinę, ale na konkretną ilość godzin i nie większą. No już, bo życie ci minie przed oczami i potem będzie lipa. Za późno powiesz. Tak naprawdę nigdy nie jest za późno, ale jak umrzemy, to już jest. Warto, a wręcz trzeba korzystać z życia, bo to działa. To działa, po prostu. Jest bardzo ważnym elementem. No i kolejna ohydna finansowo rzecz, to jest kupowanie swojej wartości. Co to oznacza? Kupowanie wartości to oznacza, że czujesz brak w sobie, tak, że coś z tobą jest nie tak, że jesteś niedoskonały, że albo za słabo wyglądasz, że jesteś brzydki, albo przeciętny, albo zbyt biedny, albo niepewny siebie i tak dalej. I w tych czasach paradoksalnie większość z nas to ma w jakiejś formie. Tak, statystycznie rzecz biorąc, częściej kobieta będzie uważała siebie za zbyt grubą niż facet, natomiast facet częściej będzie się uznawał za mało męskiego albo zbyt biednego. Natomiast to i tak się już miksuje w tych czasach i ogólnie wszyscy dowalają sobie prawie w każdej dziedzinie. No i teraz, jakie jest rozwiązanie? Bo to jest w ogóle przecież szkodliwe, tak? Rozwiązanie jest praca nad sobą. Ona nie jest łatwa, często trwa wiele lat w niektórych dziedzinach, bo żeby zaakceptować, oczywiście nie zawsze chodzi, żeby zaakceptować rzeczy, które są szkodliwe, tak? Na przykład znam gościa, który mówi, no zdradzam żonę, no ale taki już jestem, no, że lubię kobiety. Co to znaczy taki już jestem? Co to jest gen lubienia kobiet? To tak, ale takiego lubienia, żeby nie umieć się powstrzymać? Błagam. To jest absurd. Się kupy nie trzyma. Taki już jestem. Więc jak to jest niemoralne, to nie chodzi o to, żeby to w sobie akceptować. Albo jak jest amoralne, nie dotyczy moralności, ale jest szkodliwe, tak? Czyli pokocham siebie ze 100 kilogramami nadwagi. Jest teraz taki trend. Zaczęło się od Stanów, więc teraz się rozlewa przez Europę. No i teraz pokochaj siebie, grubasa. Jasne. Oczywiście, my wiemy, że nienawidzenie siebie to nie sprzyja niczemu, tak? Bo jak ktoś jest zestresowany ciągle, sam siebie obwinia, czemu żarłem tyle frytasów i tak dalej, no to wiadomo, jest jeszcze bardziej zestresowany, więc zajada to frytkami i tak dalej. Więc jak najbardziej, zaakceptowanie stanu rzeczy, tak jak na anonimowych alkoholikach, pierwszy z 12 kroków, to jest przyznać się przed sobą, tak, jestem alkoholikiem, doprowadziłem do takiej sytuacji, tak jest i z tego punktu startuję, trudno. Więc taka akceptacja, tak, jestem grubasem, obżerałem się, nie umiałem się powstrzymać, dalej jeszcze nie umiem. To jest ważne. Sam przeszedłem taki moment kiedyś, ważąc 30 kilo więcej niż dzisiaj, musiałem to sobie przyznać, tak? Tak, wieczorku, żarłeś jak świnia. To było przed weganizmem, przed wegetarianizmem, więc obżerając się fast foodami, mięsnymi i tak dalej, było dużo łatwiej żreć za dużo i tak dalej.
Więc dużo łatwiej było potem się odchudzić, przechodząc na wegetarianizm, a później na weganizm, bo to jest jakby naturalne. Nie tylko dla człowieka, ale w ogóle i dla środowiska, i dla organizmu. Więc to siłą rzeczy się to potem samo reguluje, nawet bez większych tutaj wysiłków. W każdym razie, ale i inne wysiłki podjąłem. Nieważne. Ważne jest to, że akceptacja tak, ale bez przesady. Bez przesady, tak? Że teraz my będziemy gloryfikować otyłość. Że wspaniałe są teraz otyłe modelki, że to też jest piękne. Nie przesadzajmy, uważam tak. Akceptacja tak. Stajemy przed lustrem, mówimy, takie mam niedoskonałości, braki, defekty. No i okej, i tak jest. I nie będę się za to biczować teraz, bo to mi nic nie da. Natomiast teraz mówić, że to jest wspaniałe, cudowne, genialne, to już się robi patola z tego. Tak? Gloryfikowanie szkodliwych zachowań? Nie, dzięki. Podziękuję po prostu, to nie. Bo to nie prowadzi do rozwiązania. Akceptacja, tolerancja bardziej nawet niż akceptacja. Czyli jest tak, dobra, ale trzeba to teraz zmienić. Trzeba coś z tym zrobić. No i dobra. Jakie jest rozwiązanie? Oczywiście w zależności od tematu, tak? Ktoś ma defekt fizyczny, może go zmienić, a może go pokochać, bo jest wiele takich defektów, które są umownymi defektami, tak? Czyli ktoś ma jedno oko bardziej niż drugie. Cokolwiek by to miało znaczyć. Taką ma urodę. To nie jest, że się obżerał, no i ma coś, co można zmienić, tak? Po prostu ma jedno oko wyżej, drugie niżej, albo ktoś nie ma ręki i tak dalej, no to mu raczej nie odrośnie. No, różne sytuacje są. Po prostu, no albo ja mam no, urodę 5 na 10, no i taką mam. No i nie będę Bradem Pittem, nie będę George'em Clooneyem, no i nie przeskoczę tego. No. Nawet jakbym sobie strzelił 15 botoksów, nie pomoże. Nie przeskoczę tego. Czyli to nie jest kwestia otyłości, że ja sobie sam szkodzę, tylko kwestia, no wieczorek dostał taki ryj od Boga, no i co? Narzekasz wieczorku? Taki ci dałem. Co pyskujesz? Dobra, sorry, akceptuję, lubię, uwielbiam. To mi wystarczy. 5 na 10 wystarczy, żeby tak iść przez życie. Czyli rozwiązaniem w tym wypadku jest faktycznie zaakceptowanie stanu rzeczy, jeśli on jest niezmienialny. Czasem to jest terapia psychologiczna, tak? Bo ktoś ma jakieś traumy, różne przykre wydarzenia, więc terapia. Ale co nie jest rozwiązaniem? Bo ja zmierzam do szkodliwych nawyków finansowych dzisiaj. Do obrzydliwych. Co nie jest rozwiązaniem? Kupienie sobie tej wartości. Czyli, no uważam, że jestem 5 na 10, i to za mało. Powinienem być lepszy. Więc kupię se ciuchy z wielkim napisem Gucci tutaj. Będę podjeżdżać pod każdą knajpę nowym samochodem, drogim, jakim, żeby widzieli. Kupię se zegarek za 100 tysięcy euro. Czyli kupowanie swojej wartości. Tak? I to jest obrzydliwe. Zarówno społecznie, bo to ludziom potem jest głupio, tak? Bo nie dość, że to nie działa, tak? To nie działa, ponieważ jak ty tak mega lansujesz się, szpanujesz, to wcale ludzie nie mają o tobie pozytywnego zdania, tylko jeszcze bardziej negatywne. Widzisz ten paradoks? Że wcale to nie działa na plus. Pomyśl sam o takim człowieku. Drogi zegarek, 4 botoksy, drogie ciuchy, mega drogie, tak żeby było widać markę oczywiście. I sru. I parkuje zawsze pod samą knajpą, żebyś widział, czym przyjechał. Co o nim myślisz? No widzisz. Nic pozytywnego, więc to, po pierwsze to nie działa, po drugie jest społecznie szkodliwe, bo wspieramy tym to, że ludziom jest przykro, że im tak nie idzie, tak? Oni nie wiedzą przecież, że ty te Audi Q8 to masz w najmie, czyli wcale cię nie stać na nie. Oni nie wiedzą, że te ciuchy od Gucci'ego kupiłeś z karty kredytowej, a w czasy w Tajlandii też masz pożyczki od mamy. Czyli że ty jesteś gołodupcem totalnym. Że nie masz niczego, jesteś bidokiem. Biedniejszym od żebraka, który ma zero, a ty masz minus 100 tysięcy. Ludzie tego nie wiedzą, myślą, że to ogólnie tak jest, że wszyscy tak mają, wszyscy mają drogie auta, wszystkim się powodzi, tylko i mnie, jeszcze są oni bardziej nieszczęśliwi. Czyli zobacz, jak to jest na wielu płaszczyznach szkodliwe zachowanie. No i tyle. Ono oczywiście jest w jakimś sensie takie naturalne, w sensie, że to jest w naszym społeczeństwie premiowane, czyli że są firmy marketingowe, które przekonują cię, że jak będziesz mieć nowego iPhone'a, to będziesz fajniejszy. Więc jest naturalne, że my to łykamy jak pelikan, także nikt cię tu specjalnie nie wini. Natomiast warto
zmienić strategię, tak? Jeśli czujesz jakieś braki w sobie, nie akceptujesz siebie, to jak wyglądasz, albo to jaki masz charakter, to kim jesteś, to, że jesteś zbyt nieśmiały, zbyt introwertyczny, zbyt ekstrawertyczny, albo że masz jakąś traumę, bo twoi rodzice się niewłaściwie zachowywali, wujek wchodził do łazienki za młodu, no różne hardkorowe rzeczy się w życiu dzieją i działy i dziać będą niestety, to rozwiązaniem na to nie jest odkupienie sobie tego pieniędzmi. To nic nie rozwiąże. Pustka w środku nie zostanie zapewniona na zewnątrz. Rozumiesz to? Jeśli w środku jest człowiek chory na dżumę, to, że on założy zbroję, to mu nic nie da. Dżuma i tak go zabije, bo dżuma działa od środka. Więc jest wiele rozwiązań. Całe spektrum, tak? Psychoterapia, rozwój duchowy i tak dalej, praca nad sobą na przeróżne formy, tak? Czytanie, subskrybowanie kanałów YouTube, które mówią o różnych problemach psychologicznych, duchowych i różnych innych rzeczach. Trzeba to robić, tak? Bo zostawianie sobie jakichś traum, żeby się tam tliły, to nie jest dobry pomysł. Więc jak najbardziej trzeba nad sobą pracować. Jednym z elementów tej pracy jest odrzucenie koncepcji, że to się da finansami odkupić. Że patrzysz na siebie, droga kobieto, w lustrze i myślisz sobie, jestem za gruba, za chuda, brzydka, złe wargi mam i tak dalej. I że to się da zrobić chirurgią plastyczną, tatuażem albo ciuchami. Nie da się. Pogadaj z dowolną inną, która to próbowała. Tak? Zrobiła sobie zabieg, no i co? Dalej czuję pustkę, dalej się czuję średnia i tak dalej. Niektóre rzeczy później uzależniają i tak dalej, ale nawet jak nie, no to to po prostu nie jest rozwiązanie. Pewność siebie zawsze jest elementem wyłącznie wewnętrznym i z zewnątrz po prostu nie działa. Tak samo ty, drogi mężczyzno. Nikt ci nie broni zegarków za 100 tysięcy euro, jak ci się podobają, jesteś maniakiem zegarków i tak dalej. I cię stać, se kupuj. Byle to było dla ciebie. Tak jak ja lubię samochody. Ale wiesz dlaczego? Widzowie tego programu nie wiedzą, czym ja jeżdżę. Bo nie mam powodu, żeby wiedzieli. Rozumiesz to? Nie ma żadnego powodu, żeby wiedzieli. Widzą, że jeżdżę Bentleyem, ale tak naprawdę to jest bardzo niszowa prawda, bo jeżdżę tym Bentleyem wyłącznie w programie. I tak, to on stoi w garażu, bo to jest nasze studio, więc nie używamy, nie marnujemy go w innych celach, nikt tym nie jeździ, nigdy. Tylko jak nagrywamy, to auto wychodzi z garażu. No i tyle, więc tak naprawdę nie jeżdżę Bentleyem. Zresztą nawet jak teraz jeżdżę, to wcale nie prowadzę, więc prowadzę inne auta. Czemu nie mówię o tym, jakie? Bo po co? Co to da? Mi już nic. Kiedyś by mi dało dużo. A jakby wiedzieli, jakie ja mam to, a tamto, a coś. Więc do czego zmierzam? Do tego, że tu nie chodzi o to, żeby powiedzieć, nie, ty masz mieć na siłę teraz najstarszego iPhone'a, starego grata, samochód, który ledwo jeździ, a na wczasy to jeździć do Rudy Śląskiej. Dla zasady. Nie. Chodzi tylko o to, żebyś korzystał z życia jak najbardziej. Twoje cele, tylko właśnie, żebyś realizował tylko twoje cele. Jeśli ja sobie tak powiedziałem, czy dalej, jak nie będę mógł mówić o swoich autach i ich nikomu pokazywać, to dalej będę takie chcieć i o takich marzyć. I odpowiedź była tak, tak. No to se kupuję fajne auta, takie, jakie mi się podobają. Natomiast na przykład w temacie zegarków zadałem sobie to samo pytanie. Czy jak nikt nie zobaczy mojego zegarka, albo nic to mi nie doda do urody, nie wiem, do prestiżu, to czy dalej będę chcieć nosić zegarek? Nie, bo mnie to wkurza, bo mi to przeszkadza i od tego czasu nie noszę zegarków. To już jest parę lat. Więc chodzi o to, nie żeby dla zasady kupować drogie rzeczy albo ich nie kupować, tylko żeby kupować te, które są dlatego, że są fajne i naprawdę szczerze ci się podobają i są dla ciebie fajną nagrodą i chcesz korzystać z życia między innymi poprzez te rzeczy. Ale tym prostym testem odróżnisz je od tych, którymi kupowałbyś sobie wartość. Lepszy wygląd, prestiż. Czyli chodzi o to, żebyś tym prostym testem zrozumiała, które rzeczy naprawdę chcesz, bo lubisz, tak? Bo może lubisz na przykład iPhony i chcesz mieć najnowszego, bo ci się to podoba, bo jesteś gadżeciarzem, bo masz miłość do technologii. Nie ma w tym absolutnie nic złego. Chodzi tylko o to, że niebezpieczeństwo czai się tam, gdy robimy rzeczy, licząc, że one nam dodadzą wartości. Bo nie dodadzą niestety i tak jak mówię, tej pustki nie da się wypełnić od zewnątrz. Trzeba pracy od środka, nieraz konsekwentnej, latami, w zależności od sytuacji i braków, jakie mamy, a każdy z nas jakieś tam ma. I wtedy można coś zmienić. Natomiast żadna ilość drogich samochodów, zegarków,
w czasów, które wrzucisz na Instagrama, nie poprawi niczego, a wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie, ponieważ wtedy uczucie tej pustki jest jeszcze bardziej dojmujące. Jak powiedział Will Smith, życzę każdemu, żeby był bogaty i sławny, żeby zrozumiał, że nie o to chodzi. I coś w tym jest, tak? Bo jeżeli pustkę zapełniasz, próbujesz zapełnić czymś, co tam w ogóle nie pasuje do tego zamka, to ten kontrast jeszcze bardziej ci pokazuje, jak to jest puste, tak? Czyli jedziesz sobie tym drogim samochodem, jesteś na wczasach, w fajnym miejscu i chlejesz. Chlejesz na umór, bo nie umiesz wytrzymać. I wtedy co? Wtedy się zastanawiasz, tak? Jak to jest? Dlaczego na przykład tak wiele gwiazd, jakichś ludzi, którzy mieli wszystko tak zwane, dlaczego oni sobie odbierają życie albo popadają w bankructwa, albo w jakieś inne tymczasowe długi, albo się rozwodzą 17 razy do roku, albo są ćpunami i tak dalej. Jak to jest możliwe? No właśnie tak. Że to jest taki społeczny mit i tak dalej, że te rzeczy mają większe znaczenie niż mają. Jasne, one mają znaczenie, bo wygodniej jest jechać wygodniejszym autem niż mniej wygodnym. Pupa mniej boli. To jest realna korzyść. Albo jest mniejsza szansa, że się zepsuje, czyli trochę mniej stresu w życiu. Natomiast do tego jest dorobiona cała taka ideologia, która się kupy nie trzyma, tak? Że jadąc takim samochodem jesteś bardziej kimś niż ktoś, kto jedzie innym. Co? A co jak lubisz Skodę Favorit? Albo nawet nie lubisz, ale musisz jeździć taką, no bo taka sytuacja. No to co? No nic! Myślisz, że tam siedzi ten Bóg i mówi, kurde, ten to jeździ Maybachem, a ten Skodą Favorit. To kocham tego bardziej. Daj perspektywę Boga, ale obniżmy się, ponieważ ona jest paralelą taką do perspektywy rodzica. Jeśli masz dzieci, a jak nie masz, to sobie wyobraź. Masz dwójkę dzieci. Jedno jeździ Maybachem, a drugie jeździ Skodą Favorit. I to nawet nie dlatego, że lubi, tylko faktycznie musi. Kupiło za 1500. Nie ma innych możliwości w tym momencie. I ty nagle stwierdzasz jako kochający rodzic, że co? No to ja kocham tego z Maybachem, a ten ze Skodą to jest mniej wartościowy. Widzisz, jaki to jest absurd? Przecież właśnie na tym przykładzie widać, że to się kupy nie trzyma. Że to jest nielogiczne. Dlaczego więc sami wobec siebie jesteśmy tak brutalni? No, nie umiem zarobić na BMW, to jestem słaby. Co? Nie umiesz, to widocznie chwilowo nie masz takiej umiejętności. Do tego jeszcze nie doceniamy często elementu farta w życiu, bo to też jest istotne. Więc skille plus fart. Czasem brakuje jednego, natomiast jak brakuje farta, to się nie przeskoczy, nie? No bo co zrobisz? Natomiast jak brakuje skilli, to można je zyskiwać, uczyć się, edukować. No i tyle. No ale w dalszym ciągu to nie jest powód, żeby sobie dowalać. Także tyle. Więc człowiek dzięki lepszemu samochodowi, wiesz jaką ma korzyść? Taką, że ma lepszy samochód. I tyle. A jak ma ładny zegarek, to jaką ma korzyść? Taką, że ma ładny zegarek. I to tu się kończy lista korzyści. Ona jest wartościowa dla wielu ludzi różnymi rzeczami się interesujących. Natomiast nie przeceniajmy tej listy. Na tej liście nie ma bycie lepszym człowiekiem, bardziej wartościowym, fajniejszym i tak dalej. To jest bardzo ważne. Dlatego też uważam za słaby nawyk finansowy dodawanie sobie wartości rzeczami, ponieważ ono wzmaga jeszcze bardziej pustkę, nieszczęście. No i tyle, jest niebezpieczne dla naszego zdrowia, a nawet życia, bo takie wzmacnianie pustki w nieskończoność też prowadzi do różnych potem nałogów i tak dalej. Także nie róbmy tego. Jak czujesz w sobie jakąś pustkę, widzisz ją w jakiejś dziedzinie albo masz jakąś traumę, to być może jest to moment, żeby nad nią popracować poprzez rozwój psychologiczny, duchowy, może psychoterapię, może jakieś, nie wiem, wyjazdy. No nie wiem, to już sposobów jest mnóstwo i warto próbować różne, bo na każdego działa coś innego, może medytacja. W każdym razie na pewno nie zakupy. Na pewno nie zakupy. I tyle. To tyle na dziś. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Zostało mi parę jeszcze tematów, więc podejrzewam, że poruszę je za 2 tygodnie w kolejnym Biznesie 2.0, natomiast za tydzień będzie ekspert Bentleyu i fantastyczny wywiad, który już mamy przygotowany, także zapraszam Cię, bo będzie się działo, będzie mocno filozoficznie, będzie o Polsce, będzie o innych krajach, o wolności i tak dalej. Zapraszam Cię więc również na ekspertia.com.pl po nasze książki, na przykład Nawyki 2.0, jak zmienić swoje życie bez silnej woli. A jeśli chcesz się nauczyć języków, to instytutlingwistyki.pl, tam bardzo Ci w tym
pomoże życzyć jak najwięcej dobrych zachowań finansowych i wyzbywania się tych ohydnych. Jeszcze raz przypominając, że nie chodzi o to, żeby sobie lub komuś dowalać, tylko żeby zauważyć, że pewne rzeczy są realnie szkodliwe dla nas i dla naszego otoczenia i możemy to zmienić. Wszystkiego dobrego. Cześć!